Cześć. Słuchajcie, myśmy się... No z Chomem powiedział, że się bardzo długo zastanawialiśmy nad tym, co dzisiaj powiedzieć, ale mimo, że zastanawialiśmy się niezbyt długo, to i tak wyszło nam, że chcemy się trochę pokłócić i posprzeczać. W związku z czym tematy, które sobie spisaliśmy, okazały się takie czerstwe co nieco. W związku z czym wyszliśmy z założenia, że tak naprawdę to bardzo dużą inspirację nam dały pytania, które na Facebooku się pojawiły. I ja myślę, że uczynimy je bazą, rdzeniem i osią naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast zacząłbym od tego, co jest najtrudniejsze, czyli czy da się w ogóle podzielić mainstream i niszę, czy da się je rozróżnić, czy da się jedno od drugiego, anglicyzując, powiedzieć. Tomek na pewno chciałby coś powiedzieć, bo już wiem, że się zasadzał na to. Tomek rozgryz, technologię rozgryz. Nisza, tak? No nie wiem, mi się wydaje, że to rozgraniczenie jest w tej chwili bardzo, bardzo elastyczne. Ja powoli przestaję w nie wierzyć, co jest zabawne, bo jeszcze tak z rok temu chyba miałem tutaj wykład o tym, jak być niszowym deweloperem, a teraz będę deweloperem, który mówi, że nisza jest dead. Zanim Adrian to powie. Ale szczerze mówiąc, te definicje trochę mało obchodzą tak naprawdę, bo tak dokładnie co to jest ta nisza, tak? W sensie to są jakieś małe gry, czy jakieś takie gry indie, czy coś. I nie wiem, mam wrażenie, że to się można taką definicję spierać, a to jakby nie ma znaczenia. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili zrobiło się tak śmiesznie, że w zasadzie dobra mainstreamowa gra musi mieć jakiś niszowy element, dobra niszowa gra musi się spodobać mainstreamowi i to się zrobiło takie bardzo, bardzo płynne. Tak samo jak się tak trochę cofniemy kulturowo i spojrzymy nie tylko na gry, a na całą kulturę, prawda, to w tym momencie rzeczy, które kiedyś były takie niszowe i nerdowe, takie jakieś Star Warsy, komiksy, jakieś właśnie, nie wiem, Władca Pierścieni, fantazy, tak, te wszystkie rzeczy, które ja się w szkole wstydziłem przyznać, że je czytam, to teraz każdy, prawda, je wrzuca wszędzie na Ngaga i hej, czy jestem jedynym gościem, który, i tutaj wstaw coś bardzo, bardzo standardowego, co robi każdy geek. No i jakby jest tak, że prawda, ta geekowa kultura się bardzo zmainstreamowała, ale dalej w tym jest taki element, że udajemy, że to jest trochę taka nisza. I ja mam wrażenie, że z grami robi się to samo, że to jest tak, że to jest już tylko takie umowne i trochę nie ma znaczenia. Ja mam twist, zrobię, sparafrazuję i to trochę psychologii tutaj wejdzie. Wydaje mi się, że albo czy jest ciągle tak, że ludzie z jakiegoś powodu lubią określać gry jako niszowe albo nie niszowe. Dlaczego to robią, to sobie zaraz pogadamy, ale chyba jest ciągle tak, że ludzie lubią powiedzieć właśnie, od propos psychologii chciałem powiedzieć, że Adrian, bo świetnie lubię jego psychologiczne wywody. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nawet najbardziej mainstreamowe gry są niszowe, bo my wszyscy mamy, słyszymy tam miliardy dolarów Activision zarabia i to wszystko się zgadza. Nie zmienia to faktu, że gry nadal są niszowe. Jeżeli patrzysz na liczbę ludzi zaangażowaną w... A już o medium, tak? Mówię o medium, tak, mówię o medium. Mimo wszystko to jest tak, to jest tak. Jeżeli jedziecie gdzieś do rodziny i obojętnie, że są małolaty, czy starsze pokolenie i tak dalej, możecie pogadać o nowym filmie, o nowym serialu, być może jakiejś znanej książce, a teraz Dan Brown. Ale jak się zapytacie o grę, okazuje się, że właściwie gracie tylko wy, może jeszcze jeden kolega, może jeszcze jeden ktoś w rodzinie się znajdzie, kto gra, ale już hardkorowca takiego, który będzie znał terminy i będziecie mogli pokazać ich równy z równym, to nie znajdziecie specjalnie. W związku z czym gry są już z definicji niszą. I potem, czy teraz w ramach tej niszy jednej wielkiej mamy dalszy poziom? Pewnie, że mamy. No skoro istnieją dwa słowa, każdy znaczy co innego, no to mamy. No mamy gry niszowe, mamy gry bardziej mainstreamowe. Tomek powiedział bardzo słuszną rzecz, że gry mainstreamowe muszą mieć trochę niszowych elementów w sobie i odwrotnie. Ale zgadzam się, to jest w ogóle pechowo, strasznie, że my się zgadzamy, stary, bo to generalnie jest dupa nie dyskusja, jak my się zgadzamy, ale... Że generalnie who gives a shit, no jest... Pytanie raczej powinno, moim zdaniem, znaczy osoba, która się zastanawia, nisza, mainstream, to powinien się zastanowić, czy on chce robić coś, co mu w duszy gra i jest gotów na to, że nikomu innemu nie będzie grało, tak jak jemu, w związku z czym produkt być może jest na stracenie, ale miał jakąś satysfakcję z pracy nad tym. Czy też chce zarabiać pieniądze, co jest bardzo, ogólnie polecam bardzo, bo to bardzo fajne życie. Czy też, tak jak to było zawsze moim celem, robić jedno i drugie. Czyli zastanowić się, czy przypadkiem nie ma czegoś takiego, co ja kocham lubić. Kocham robić.
a jednocześnie wiem, że mogę na tym zarobić pieniądze i połączyć przyjemne z pożytecznym. Cała moja filozofia zawsze była taka. Od pierwszej gry, którą zrobiłem, moja filozofia zawsze była taka i nie musiałem wybierać. W związku z czym są pewne elementy, które wiem, że nie są aż tak nośne komercyjnie, które chętnie bym kiedyś zrobił. Na przykład bardzo chętnie bym zrobił grę noir i niespecjalnie gry noir są, czy ogólnie noir już dzisiaj niespecjalnie to jest coś, co jest w tej chwili, co interesuje współczesnego człowieka. Ja bym to chętnie zrobił, ale też super interesują mnie headshoty i wybuchy, w związku z czym, jeżeli mam te dwie rzeczy do wyboru, wiem, że headshoty i wybuchy są bardziej nośne. To sobie headshoty i wybuchy, a noir najwyżej sobie poczytam, aby jeszcze po raz siódmy obejrzę Laurę, nie? Także mnie się wydaje, że zamiast mainstream nisza, to jest to pytanie, które twórca sobie powinien postawić, co tak naprawdę go interesuje w tym, co chce robić. Ale to precyzujmy, czy jak mówiłeś, że chciałbyś robić jedno i drugie, to myślałeś o grach, które jako byt, pojedyncza gra jest jednym i drugim, czy bardziej tak jak, nie wiem, T-Laf wydaje jeden album pod publiczkę, a potem bardziej niszowy i tak na zmianę. Wiesz co, u mnie to była w ogóle premedytacja od samego początku, ponieważ jako człowiek, który chciał się zajmować twórczością, miałem przed sobą reżyserię, pisarstwo albo robienie gier. I spróbowałem pisarstwa i tak się złożyło. Generalnie dzisiaj się wstydzę tego opowiadania, no ale pierwsze opowiadanie, które w życiu napisałem, poszedłem do fantastyki i opublikowałem. Uznali, że jest wystarczająco dobre. Czyli no, to nędzne jest opowiadanie tak naprawdę, ale jakieś podstawy miałem sądzić, żeby mogę pójść w tym kierunku. Bardzo chciałem, nie mam pojęcia, czy miałem jakiś talent, aby być reżyserem, albo robić gry. I teraz spojrzałem komercyjnie na to. Stwierdziłem, dobra, te wszystkie trzy rzeczy lubię jednakowo. Ale z pisarstwa w Polsce, to nawet już dzisiaj, w czasach super komercyjnych, może tam żyje sobie z 10 osób, na rynki międzynarodowe nie potrafią się tak naprawdę zarządzić nimi nawet największe polskie tuzy, w związku z czym to nie jest droga do dużych pieniędzy. Reżyseria, no jeżeli ktoś chce zarabiać pieniądze, będąc reżyserem, no na pewno nie w Polsce. W Polsce może sobie przyzwoicie żyć całkiem z tego, ale znowu, to nie są pieniądze porównywalne z grami. W związku z czym wybrałem gry. Potem się okazało, że i tak bym wybrał gry, bo generalnie mimo wszystko z tych wszystkich trzech rzeczy mnie to najbardziej interesowało, ale był to w pewien sposób wybór z premedytacją. I później, kiedy mieliśmy do czynienia, na przykład Painkiller, jak był design Painkillera, to znowu, wiedziałem, że lubię strzelać, spędziłem 5 lat grając w Quake World'a, więc wiedziałem, że kocham zabijać potwory, strzelać im prosto w pysk. Ale pomyślałem sobie teraz, dobra, no ale jaki temat byłby komercyjny? Demonicznej strzelanki nie było od dawna, nie? Można było pójść w inny temat, ja wybrałem akurat ten. Znowu był to taki miks tego, co ja bardzo chciałbym, w duszy mi grało, ale też spojrzenia na rynek, co w tej chwili być może ludzi zainteresować. I to mam na myśli po prostu. Łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie wydaje mi się, że jeśli ktoś ma taką niszę, że ewidentnie go coś interesuje, o czym wie, że 5 ludzi na krzyż to kupi, a mimo wszystko chce to robić, no to proszę bardzo, no zawsze można mieszkać z matką, nie? Oczywiście jest to jakaś droga życiowa. Natomiast jeżeli ktoś chce do czegoś, tylko widzisz, no na wszystko, co ja powiem, ty mi zawsze sprzedasz kontrodpowiedź, bo ja ci teraz powiem, że musisz... A co ja to robię? Nie, ale ja już wiem, bo... Dobra, ja oczywiście, jak zwykle się rozgadałem teraz, ale... Dobra, ostatnią rzecz powiem. I oddajesz w ogóle mikrofon do końca. Ale jest coś takiego, jak coś się nazywa Survivorship Bias. Survivorship Bias to jest coś takiego, to jest bardzo takie zjawisko, że wszyscy patrzą na przykład, że jakiś facet... Modne dziś. Modne dzisiaj, tak, że jakiś facet wygrał w totkę, no to teraz wszyscy gramy w totkę. Czyli innymi słowy, nikt nie widzi, że 99% osób grających w totkę nie wygrało w totkę. I to była taka piękna historia z tym jest związana, bo to uratowało Amerykańców, amerykańskie lotnictwo w czasie II wojny światowej. Otóż przyszedł facet i spojrzał na dziurawe samoloty i mówi, znaczy tam generałowie i mówią do fizyków, i mówią, słuchajcie, no te wszystkie samoloty zestrzelili, nie, nam tutaj, ale nam ledwo doleciały do tej bazy, w związku z czym, no my proponujemy, żeby tam gdzieś tam strzelali, żeby wzmocnić teraz, tam płyty wsadzić, nie. A ten fizyk tak poskrobał się po głowie i mówi tak, nie, dokładnie odwrotnie, te doleciały z powrotem. Mimo, że przestrzelone skrzydła, mimo, że przestrzelone coś tam, to one doleciały. Trzeba sprawdzić, dlaczego nie doleciały te, które nie doleciały. I te elementy nimi się zająć. Więc to jest survivorship bias. I teraz zawsze można znaleźć przykład, wracając już do niszy versus komercję, można znaleźć przykład kogoś, kto poszedł w totalną, hardkorową niszę, taką, że normalny inwestor
taki, wiesz, typowy suit amerykański, to by nie spojrzał, kijem tego nie tknął, bo to nie ma, to nie rokuje w ogóle. I dorobił się wielkich pieniędzy, chociażby nocz. Przecież jak się patrzy na Minecrafta, to jakim cudem to mogło odnieść sukces? Przecież to nie ma grafiki praktycznie rzecz biorąc, to się chyba z samych liter składa. I z samego kodu tylko, nie ma tam żadnej grafiki. I na dodatek nie jest to aż takie banalne zupełnie w obsłudze. Pierwsze te wersje, jeszcze jak on odnosił sukces, no to już w ogóle jeszcze to było zero tutoriala, nic, whatever, nic tam nie było prawie. A jest to jeden z najbogatszych ludzi na planecie dzisiaj. Już nie deweloperów, tylko na planecie, ze wszystkich. No. Wygrał z tym, z JMZ domo 70 milionów dolarów, nie wiem, go przekupił. Więc to jest taka historia i teraz wszyscy będą patrzeć, no tak, czy ja mogę robić, co mi w duszy gra. Nie, dupa, nie możesz robić. To jest właśnie survivorship bias. Czy możesz spróbować oczywiście, natomiast jeżeli jakieś godziwe życie chcesz sobie zapewnić, to trzeba jednak spojrzeć moim zdaniem komercyjnie i spróbować pogodzić ogień z wodą. Amen. Dobra, czekaj, Michał może w takim razie. To jedno, że wiesz, ale też z drugiej strony ludzie, którzy robią stricte komercyjne projekty, też w większości failują, tak? Ludzie, którzy próbują zrobić super komercyjnego Chrona Gryberta, to też nie jest tak, że tylko, wiesz, tylko robienie rzeczy z kilku przegrałem. Mamy to w punktach, to idziemy. A propos tego, co Adrian powiedział, tylko może nie każdy jest człowiekiem renesansu i ma taki wybór, pisanie, reżyseria, gry. Niektórzy myślą od samego początku o specjalizacji. Dobra. To ja może pokuszę się o stworzenie jakiejś definicji, żebyśmy mieli jakieś podstawy do tej dyskusji. Dla mnie mainstream to jest coś takiego, co każdy zna. Przeciętny gracz każdy zna. Mi się to kojarzy z taką Familiadą, Tadeuszem Drozdą, Jaka to Melodia. To są takie rzeczy, które miliony ludzi znają, kojarzą, jest to znane, lubiane. Więc generalnie. I przenosząc to do świata gier, to są gry, które przeciętny gracz zna. Każdy się w tym odnajdzie. Generalna większość populacji graczy można nawet gra w taką grę, może kupiła tą grę. To jest taki Call of Duty, to jest FIFA, to są gry, które co roku wychodzą. To jest dla mnie mainstream. I teraz pokuszę się o bardzo kontrowersyjną kwestię, może podyskutujemy o tym, czy w ogóle my jako takie szaraczki tutaj, albo ludzie, którzy zaczynają dopiero, czy w ogóle jesteśmy w stanie stworzyć cokolwiek, co jest mainstreamowego. Czy w ogóle możemy konkurować z tym, co już jest. Czy może nie mamy wyjścia, jak tylko zrobić to przez niszę? Zacząć od niszy. Jesteśmy, Macie? Nie? Znaczy, wszystko możemy zrobić. Może Totka wygrać też. No to potencjalnie mamy takie możliwości, ale rzeczywiście nie, powiedzmy szczerze. To nie jest chyba dobra recepta, żeby celować w mainstream. Tak. Mam wrażenie, że to jest coś, co jak spotykasz kogoś, kto przychodzi do branży z zewnątrz, jest na przykład człowiekiem z pieniędzmi, przychodzi ci z propozycją, zróbmy razem grę, to oni zazwyczaj natychmiast celują w mainstream, bo się uważa, że to jest jeden sposób sensownego zagospodarowania ich pieniędzy i sukcesu. I nie chcą słyszeć absolutnie żadnej niszy, o artyzmie, to już broń Boże i tak dalej, tylko musimy podążać za tymi, którzy odnieśli sukces, bo jest to recepta na sukces. Musimy być Steve'ami, Jobsami tej branży i takie tam tego typu historie. Ale każdy taki tu wątek osobisty odwalił, to czas, żebym ja jakiś wątek osobisty powiedział. Ja robię gry, bo chciałem robić gry. Nie, bo chciałem robić gry. Właściwie Adrian ma jakieś motywacje mocno komercyjne, a jakoś ja nigdy na to nie wpadłem. Dlatego gorzej mi idzie najwyraźniej. Może źle się skupiam na tym, co powinienem robić. Po prostu chciałem robić gry i zawsze je robiłem, na wszelką cenę i na wszystkie sposoby. I nawet gdzieś tam zdarzało mi się zbłądzić w kierunku odrobinę może bardziej takich mainstreamowych, ale w sensie nie takich dużych projektów, tylko takich dla wszystkich. I to nie był dobry pomysł. Generalnie to takie moje doświadczenie. Mnie w sumie ta kwestia, co Michał poruszył, zainteresowała właśnie, czy my możemy zrobić coś mainstreamowego. No i wiadomo, no jest to, co Adrian powiedział, że gry w ogóle ogólnie nie są mainstreamowe. W związku z powyższym możemy z góry niby ściąć dyskusję tym, że się nie da, tak?
bo powiedzmy do mainstreamu w grach zbliża się, nie wiem, może Minecraft, Angry Birds i nie wiem, GTA powiedzmy, ma tyle reklam w telewizji, żeby nawet jakiś tam szary człowiek rozumiał, że jest jakaś taka gra o zabijaniu dziwek, czy co tam jest, tak? Natomiast ostatnio widziałem taki fajny wykład Michała Staniszewskiego alias Bonsai, który jest kompletnym szaleńcem, w związku z powyższym ma jakieś ciekawe przynajmniej idee. I on gadał o czymś takim, właśnie on jakoś teraz procedował na jakieś matematyczne mambo jumbo, nie wiem, jesteście z Polibudy, to wiecie pewnie, co to znaczy. Ale on mieszał, właśnie mówił o mieszaniu czegoś takiego, że właśnie dobra gra, dobry pomysł, miesza jakieś takie elementy ambitne, tudzież jakby nowe, innowacyjne, skomplikowane z elementami znanymi, tak? Z jakimiś takimi podstawowymi wartościami, które są uniwersalne dla przeciętnego odbiorcy. I wydaje mi się, że o ile jakby nie możemy stworzyć, przynajmniej jeszcze na tym etapie, produktu stricte mainstreamowego, tak? Nie stworzymy nowych Gwiezdnych Wojen, które po prostu wszyscy pójdą do kina i wszyscy kupią taką grę, to jakby możemy robić gry, które przynajmniej tematycznie zbliżają się do mainstreamu, tak? Wykorzystują jakiś element, który jest mainstreamowy albo zrozumiały dla każdego i możemy nawet pod tym płaszczykiem przemycić coś innego, możemy zrobić tam jakąś ambitną treść, czy jakąś ciekawą mechanikę, czy co tam chcemy, ale zawsze próbujemy się zaczepić gdzieś w tym mainstreamie. I że tak naprawdę te najlepsze gry tak działają, tak? Jak sobie zobaczyć, jak działa takie GTA, to GTA tak naprawdę nie ma... Jakby one jest fajną grą i ma fajne mechaniki, fajną historię i ten świetny świat, ale tak naprawdę cała ta otoczka, to co jakby sprawia, że w ogóle chcemy w to zagrać i ludzie w to grają, to jest po prostu rehash filmów Michaela Manna, Rodziny Soprano, tak, rzeczy takich maksymalnie mainstreamowych, bo to jest właśnie zrozumiałe, to ściąga tego średniego człowieka do tego, żeby to odpalił, a potem on doceni w tej grze już jakby jej faktyczną zawartość. I mam wrażenie, że tak się robi i tak to działa, tak? Adrian trochę tak robił. No, ty tak twierdziłeś podobno, że z Carterem, że właśnie, wiesz, przemycasz głębsze treści, ale jednak ten element jakby takiego, wiesz, takiego mystery horror, który jest znany wszystkim, użyłeś, tak? Jako taki przyciągacz uwagi od przeciętnego człowieka. Czyli mystery horror jest mainstreamem? Czy co jest mainstreamem? Mystery horror. Nie, ale nie jest. Jeżeli wejdziecie sobie na, jeżeli sobie kiedykolwiek wejdziecie na boxoffice.com, i posortujecie po ilości pieniędzy, jakie zarobiły filmy, to w pierwszej 250 być może znajdą się dwa horrory. I to tyle. Także mystery horror nie jest tego typu mainstreamem. Tylko... Jest zrozumiałe, wiesz, to jest... My mamy jedną przekleństwo, ale jednocześnie super zaletę, to, że jesteśmy niszą, bo oczywiście istnieje coś takiego jak teraz. Jeżeli gry są niszą, to w ramach tej niszy istnieje mainstream tej niszy, nie? I ten mainstream tej niszy to jest na przykład GTA. Bo ja nadal będę się kłócił, że jak ja pójdę do swojej babci i powiem, czy słyszała o Gwiezdnych Wojnach, to ona powie tak, a ja powiem, a GTA? I absolutnie zrobi wielkie oczy i nie będzie wiedziała, o co chodzi. Ale Angry Birds. Angry Birds już być może, natomiast te tak zwane gry na kibel to jest w ogóle moim zdaniem osobna kategoria. Wszystkie całe. Ja nie jestem pewien, czy to jeszcze można, jakby, czy tym samym się poruszamy jeszcze temacie. Ale teraz w ramach tej niszy, co ona oznacza? Ona oznacza, że my wszyscy robiąc gry, tak naprawdę przestajemy walczyć o to samo, o co walczą filmowcy, bo filmowcy walczą o każdego człowieka, który jest w stanie samodzielnie dojść do kina, albo nawet i nie. Mogą go dowieść. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli filmy są do 18 lat, walczą o każdego, kto ma 18+, nie? Od 18+, do 75. O wszystkich. My od razu wiemy, że tego nie możemy zrobić. Że to nie ma szans, bo my, nie wiem, tam Nintendo będzie robiło jakiś nowy peryferial i może będą się stare. Nie, nas tam nie będzie. My z góry od razu walczymy o te 100 milionów, może to jest 150 milionów graczy na świecie. I co to dla nas oznacza dobrego? To znaczy, że od razu oni mają język, którego nie muszą się uczyć. To znaczy, oni od razu, jak na przykład chwycą pada, będą potrafili się poruszać. Stąd też zauważcie, w ogóle w ostatnich czasach bardzo dużo gier zrezygnowało już z takiego tutoriala na początku, że tam ruszaj gałką. Jak ktoś faktycznie nie wie, to ta gra mu się wetnie i mu przypomni. Ale tak normalnie, to możemy od razu Coco Jumbo i do przodu, ja mamy tego tutoriala. Bo my od razu wiemy, że ta nisza to jest plemię, które jest w miarę duże oczywiście, ale to plemię od razu ma pewien język. I teraz stąd się bierze taki paradoks, że dla tego plemienia, jak robimy, to teraz możemy robić spokojnie, nie mainstreamowo. Co to oznacza?
Ja dzisiaj byłem na Steam Charts zobaczyć, w co ludzie grają najbardziej, ponieważ interesowało mnie, jak wielką wtopą jest The Division i ile ludzi im spadło. 81% ludzi im spadło w premierze. Ale przy okazji zobaczyłem, że oczywiście na pierwszym miejscu jest Dota. No i teraz, no jakim cudem to jest w ogóle mainstreamowe, że tak powiem? Przecież to nie jest coś, co moja żona mogłaby chwycić i tak sobie zagrać z tego wizowego. A to jest naprawdę kumata kobieta, która dużo gra, by the way. Ale te typy, no nie, nie ma bata. A na drugim miejscu jest Counter-Strike. No w jaki sposób to jest mainstreamowa gra? No? Bo zapraszam na serwery, bo ty w 5 sekund żyjesz. Zbrajesz sobie złe źródło danych po prostu. Za złe obserwacje. Nie, no to jest nawet GTA. GTA tak naprawdę jest jedna, no to jest ta gra, nie? Te 30 czy tam 800 milionów sprzedanych kopii. To nie jest prosta gra. Ona nie ma wyboru trudności. To jest tylko gra, którą może skończyć gracz. Absolutnie nie jest to gra, którą może skończyć jakiś taki niedzielny casual. Po prostu nie da rady jej skończyć. Nie ma szansy. Oni co prawda tam dorobili te cheaty, ale w normalnym trybie nie ma szans. To jest gra dla graczy. I gracze ją kupują. Owszem, tam są pewne kulturowe kody, ale gracze tak naprawdę ją kupują, ponieważ każdy człowiek ma w sobie trochę zła, a ten to teraz może tutaj być złym za darmo. No, może trochę postrzelać do kogokolwiek chce, zrobić sobie rampage na ulicy i ma duże poczucie wolności. Większość ludzi w ogóle, jak gra w GTA, nie gra w story. Oni sobie jeżdżą tym samochodem po mieście, robią sobie jakieś tam triki tym samochodem, wyskakują z niego, komuś tam spuszczą w pierdziel i generalnie rzecz biorąc mają kupę fanów grając faktycznie w sandboxa, a nie tam idąc story od punktu do punktu. Niemniej jednak trzymam się swojego zdania, że to jest tak naprawdę dosyć hardkorowa gra. To nie można sobie tak skończyć. Nie możesz dać dziadkowi pada i powiedzieć, dobra, no to widzimy się jutro i tutaj calaczka. Ty, no ale czekaj, no to skoro to faktycznie tak jest, że gry to nisza, okej, okay, to od lat już przecież się mówi, że dochody z gier przewyższyły box office, nie? No tak, ale czy kopalnia złota to jest nisza? No jest to jakaś nisza, nie? Tych kopalni nie jest tak dużo na świecie, a też dochody mają całkiem niezłe. I gry mają takie dochody, bo gry kosztują, ile kosztują? Bo kosztuje to $60 w sklepie, w związku z czym mają gigantyczne dochody. Ale jeżeli porównasz sobie widownię Titanica, ile milionów ludzi widziało Titanica, a ile milionów ludzi zagrało w GTA, to są nieporównywalne liczby. Porównywalne, jeżeli chodzi o przychód, ale nieporównywalne, jeśli chodzi o masową świadomość. Ale mówię, to dla nas nie jest złe. Ja kiedyś strasznie chciałem właśnie mass market, jak najwięcej tych ludzi do gier ściągnąć i tak dalej. Moim zdaniem to jest kompletnie niepotrzebne. Samochodom nie przeszkadza w sprzedaży to, że trzeba mieć prawo jazdy. Ludzie po prostu uczą się, nie? Jeździć samochodami. I dzisiaj praktycznie każde dziecko uczy się grać. I my już nie musimy wymyślać na nowo języka komunikacyjnego, żeby robić gry. W związku z czym to mi trochę zmieniło myślenie i wydaje mi się, że taki paradoks się z tego narodził. Że żeby zrobić dobrą mainstreamową grę, trzeba zrobić bardzo dobrą, w pewnym sensie niszową grę dla bardzo konkretnej publiczności i zupełnie nie starać się zrobić tej gry dla graczy, którzy kupują tam jedną czy dwie gry rocznie. Nie? Zresztą i tak z takimi żaden, nikt tutaj w tym pokoju nie ma szans, bo ci, którzy kupują jedną, dwie gry rocznie, to kupują Call of Duty albo tam Battlefield i potem grają w to rok, więc to jakby nie nasza działka. My walczymy o graczy, my walczymy od hardkorowców, więc można śmiało robić gry dużo bardziej niszowe, niż być może mogłoby się wydawać, kiedy słyszy się hasło chcę zarobić pieniądze, chcę być w mainstreamie. Jeszcze przy okazji, może Michał i Maciek przez chwilę też będą mogli coś powiedzieć. Nie wiem, może. Przy okazji jeszcze mieliśmy, jak przygotowywaliśmy, chciałem powiedzieć audycję, głupie nawyki, jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to ja myślałem, że mam pomysł na różne tematy, okazało się, że zbłądziłem, bo pojechałem bardziej w stronę AAA versus Indie niż nisza versus mainstream. Czy chcielibyście uzmysłowić wszystkim, dlaczego to są dwie zupełnie różne kategoryzacje? Albo dwa zupełnie różne zestawy biegunów? Czy nie są zupełnie różne? Albo dlaczego się pomyliłem? Może nie są aż tak różne? Krótko powiem. Według mnie nie ma sensu rozmawiać o mainstreamie takim potencjalnym, że porównywać gry do filmów, bo jednak działamy w pewnej branży i robimy gry. Myśleć o tym... Bo możemy myśleć, jak stworzyć ten mainstream, ale to jest kwestia do was wymyślenia gry, w którą będzie grała wasza babcia, gry, w którą wasz dziadek będzie grał, gry, w której niemowlak jednoroczny będzie grał.
Ja myślę, że to jest możliwe, że to jest do zrobienia i ktoś może tu na sali wymyśli taką grę, że rzeczywiście gry staną się takim mainstreamem. Seahiro moim zdaniem dzisiaj to robi. Bo ja widziałem, że ludzie przy obiadach niedzielnych u babci grają Seahiro, bo sobie pokazują, bo widzieli w telewizji. My w Cold Minionie przecież robiliśmy gry, które dokładnie grały nasze babci i mamy i tak dalej, aczkolwiek tam też zachodziło to, o czym mówił Adrian, tak, te gry się stawały coraz bardziej hardkorowe, bo były sobie te babcie, tak, one sobie grały w te match free, układały te klocuszki czy szukały tych obiektów, no i im bardziej te babcie grały w te gry hardkorowo, tym bardziej one były hardkorowymi babciami, tak? Jak moja matka zaczęła napieprzać w te gry, które ja robiłem, to ja byłem po prostu w szoku i mówię, mama, ty, jak ja byłem mały, to mówię, że jestem od komputera uzależniona, no cicho, cicho, bije rekord. No i prawda jest taka, że po prostu miały, że te babcie miały mnóstwo czasu, siedziały sobie na emeryturze, napierdzielały w te gierki, ale właśnie zaczęła zachodzić taka śmieszna relacja, że ponieważ one po hardkorowie grały w dużo tych gier, to zaczął powstawać język tych gier, tak? I zaczęło zachodzić to samo, co mamy w grach, powiedzmy, takich hardkorowych, tak? Umownie. Że powstają gry, które po prostu nie trzeba robić tutoriala, bo te babcie już grały. W tysiąc takich gier jest problem, bo te babcie, które w te gry nie grały, teraz jakby mają problem, bo to się robi coraz wyższa bariera wejścia, tak? One mają coraz większy problem ze zrozumieniem tych coraz bardziej złożonych gier. No ale z drugiej strony oczywiście celuje się tak naprawdę w te, które już są jakoś tam z tym językiem gier obeznane. Więc nie wiem, no chciałem tylko powiedzieć, że po prostu da się coś takiego zrobić, natomiast potem się i tak zawsze trafią tą samą barierę. Mam wrażenie, że po prostu póki to pokolenie, które teraz się wychowało na grach nie dorośnie, zawsze będzie ten problem, że dla części ludzi gry są zamknięte, tak? Bo nawet jeżeli mamy taką gierkę jak Firewatch, która teoretycznie jest właśnie taka dla każdego, tam nie ma challenge'u, ona wada prostą historię, to jeżeli ktoś nie grał nigdy wcześniej na padzie w first person, prawda, shootera, to będzie po prostu kręcił się jak smród po gaciach, tak? Nie miał problem z obejrzeniem się we właściwą stronę i ogólnie będzie to żenujące. Trzeba ten język gier najpierw posiąść. Ale odpowiadając na Tomka pytanie, tak, o tej niszy, w sensie czy mainstream i nisza jakoś są powiązane z AAA i indie, wydaje mi się, że no, że nie bardzo, tak? Bo można robić tak jeszcze jak robi Blambir, czyli małe indie gierki, ale to są proste shootery, tak, każdy to kuma, jest bum, bum, bum. Zim, latają jakieś pociski, wszystko wybucha i ogólnie to jest po prostu Call of Duty, tylko w fajnej pikselowej grafice. Ale można jednocześnie zrobić takiego AAA jak Bloodborne, tak? Czy Dark Souls, który jedzie cały czas na tym, że twierdzi, że jest taki bardzo właśnie niszowy i w sumie w pewnym sensie jest, tak? Jest zdecydowanie bardziej niszowy niż, nie wiem, Uncharted. No i co? No i okazuje się, że tak naprawdę cała ta dystynkcja jest umowna, tak? Bo ona jest tak naprawdę gdzieś na poziomie tego, jak... Na poziomie tego bardziej, w jakie my tematy idziemy, tak? Czy powiedzmy jakąś właśnie barierę wejścia, czy poziom trudności, niż w to, czy to jest jakby gra robiona za 100 milionów, czy za 10 zł, tak, w piwnicy mamy. Dobra, to bardzo. A ja wrócę do tematu. Adrian oczywiście szybko pozbył się tego problemu, czyli gier na kibel, ale wróćmy do gier na kibel. Ja za nimi też nie przepadam. Czasem długo się pozbywam. Ja za nimi też nie przepadam, nie lubię ich, natomiast, bo GTA to tak naprawdę nie jest gra mainstreamowa. Zgadzam się, bo grą mainstreamową jest Angry Birds, jest Candy Crush Saga, to jest gra, która będzie grała i córka, i matka, i babcia. Posiąście języka tej gry jest trywialne. Ciotka mi ciągle zaproszenia. No właśnie, bo jest to suwanie palcem, grają w to hardkorowcy, ja teraz gram jakąś grę Kinga, aż wstyd, ale zacząłem wczoraj gram. I tu nie ma problemu ze zrozumieniem, co trzeba robić, tu nie ma problemu ze zrozumieniem, co jest nagrodą, dlaczego to gramy, dlaczego to jest fajne. I naprawdę grają to wszyscy. Tylko my z nimi nie dyskutujemy na temat, bo mamy ciekawsze growe tematy do dyskusji, choćby jak tutaj takie dzisiaj. Bo my udajemy, że jesteśmy poważniejsi niż to. Nawet nie, tylko po prostu no serio, no nie ciekawi mnie to. Ja mogę pozazdrościć tego sukcesu, czegoś, no ale taki gry bym... Chociaż ja lubię te gry, nie powiem, że nie robił, ale lubię sobie te macie trochę przeokropnie. I to jest moim zdaniem prawdziwy mainstream. Tylko my go ignorujemy. Świadomie, bo on nas nie ciekawi, bo mamy ciekawe u nas lepsze, ciekawsze gry, powiedzmy, i inne wyzwania. Ale ludzie, którzy wcześniej nie mieli za bardzo czynienia z grami, oni bardzo szybko wchodzą w to i stają się graczami, moim zdaniem. Może nie hardkorowymi graczami. Następny krok to nie jest taki narkotyk miękki, który wciągnie ich i będą grać w GTA potem, te babcie. Nie. Zostaną przy tych maszynach, tych grać na kibel i może i dobrze, ale to jest właśnie ten mainstream, moim zdaniem. Czy
on robi też fajną kulturową robotę, tak? Bo na przykład właśnie moja matka, jak zaczęła napieprzać w te casuale, to może faktycznie nie usiadła do GTA, ale zrozumiała w ogóle koncept gry komputerowej, tak? W sensie to już nie były dla niej... A tam biegają jakieś ludziki po zielonej trawce i do siebie tam napieprzają, tylko ona już tak patrzyła na te gry, na przykład co ja robiłem, czy w co gram, i tak robiła takie, bo tu chodzi o to i o to. Tak zaczęła w ogóle kumać ideę, że masz jakąś grę, że w niej kimś jesteś, coś robisz, że jest jakaś fabuła, to wszystko jakby gdzieś tam do niej dotarło. I to wiadomo, że to robi taką fajną dywersję, tak? Bo to są te babcie, które normalnie mówiły wnuczkowi nie siedź przy grach, tak? A teraz jakby zaczynają go kumać, mają o czym z nim porozmawiać, i to oczywiście też powoli kształci to pokolenie takich bardziej właśnie oczytanych graczy. Zobaczcie, jak to jest. To ja oczywiście sobie żartuję z tą grą na kibel, znaczy nie żartuję, bo to naprawdę są gry na kibel również. To jest bardzo dobre, ale to jest fragment jakby większej filozofii, która mówi o tym, że to są time killers. I stąd ja dlatego to traktuję jako osobną kategorię, ponieważ w rzadkich tylko przypadkach, z mojego researchu wynika, że to jest mniejszość, ci ludzie grają dlatego, że ta gra ich tak super fascynuje, że grają dla niej samych. Tak jak na przykład wyobraźcie sobie swoją ulubioną serię, powiedzmy, że ktoś lubi Uncharted, słyszy, że jest Uncharted 4, od razu mokro, do sklepu biegniemy, wiesz, w końcu jest weekend, mogę zagrać, nie? Te gry służą do tego, żeby zapewnić czas. Jesteśmy w pociągu, w kolejce, na kiblu właśnie. Kiedyś się czytało opakowanie od pasty do zębów, a dzisiaj sobie bierzesz taką grę. Ale kiedyś nie mogliśmy grać na kiblu. Niestety. Nie, ja się zgadzam. To nadal są gry, to są full legit gry. Powiem więcej, twórcy współcześni mainstreamowi się teraz uczą, jak to całe uzależnienie, które te gry powodują, przenieść do tego AAA. Destiny na przykład, nie? Projekt za dziesiątki milionów dolarów rżnie, znaczy to tam z całym marketingiem i na 15 lat, ale generalnie, żeby miał za dużo pieniędzy, to rżną z Candy Crusha mnóstwo mechanizmów, które ma Candy Crush, tych uzależniających mechanizmów, bo oni to wszystko sobie wymyślili. Ja jestem uzależniony od Candy Crusha, jestem hardkorowcem na levelu bodajże 700 tych i gram od roku. I ja tak wszystkie doceniam, tylko myślę, że mówię, to jest osobna kategoria, poza tym nikt nie robi, bo ja twierdzę, że też nie powinien robić, bo w tej chwili na ten rynek nie ma szans, dlatego że wejść, ponieważ po prostu jak ktoś ma taką jedną grę, to gra w nią. A zanim mu się zdąży znudzić, to ta sama firma będzie miała czyjś drugą, albo jeszcze trzy różne inne propozycje, to jeszcze na dodatek połączone między sobą. Stąd też, ja wszystkim przypominam chętnym domowicy, że kiedyś było tak, że były takie terminy jak tam ARPU, nie, i tak dalej, i to był na przykład monthly revenue per user, czyli ile zarobimy z gościa. A teraz na przykład do języka tych wszystkich firm, które robią gry mobilne, musiało wejść określenie user acquisition cost. Czyli ile my musimy zapłacić temu gościowi, ile musimy kasy wybrać, żeby ten człowiek przestał grać w Angry Birds czy Candy Crusha i zaczął grać w naszą grę. To już nagle zaczął być potężny koszt, liczony zaprawdę $7 czasami. Żeby ten osobnik w końcu przestał grać w tę inną grę. Więc istnieje tych gier, to wszyscy wiedzą, nie, na iPhone'ie, top 10 to prawie się nie zmienia od 2 lat, więc dlatego to ja jakby proponuję zostawić wszystkim, nie myśleć o tym i zająć się innymi grami. Dlatego powiedziałem, nie zabierajmy się mainstream. Ja tylko jeszcze chciałem sprostować jedną rzecz, która może być nieoczywista dla ludzi, którzy na przykład z przypadku odpalili na YouTubie tą prezentację, jak ona się tam potem pojawi. Myśmy chcieli pogadać nisza versus mainstream, celując do ludzi, którzy faktycznie robią grę, wymyślają grę, tworzą grę, myślą o tym, jaka ona będzie, bo prawda jest taka, że można się dostać do miejsca, w którym takie gry robią, tak jak mówisz, w Kingu pracować, w CDP-ie pracować, w, nie wiem, Rockstarze pracować. Może trudniej, ale Polakowi szczególnie. Ale można. To jakby tak tylko, żeby ktoś nie zarzucał nam tu w komentarzach 500 milionów razy, że na przykład żeśmy gdzieś się rozwinęli. To nie odchodzi. Bardziej chodzi o to, że zresztą mamy tu twórców, którzy naprawdę powymyślali masę rzeczy w grach i pod tym kątem rozmawiamy. To skoro już obdarliśmy ludzi ze złudzeń, że oni zaczną na przykład robić mainstream albo zrobią swojego Minecrafta, Angry Birdsy, albo zrobią coś, co naprawdę się przebije. To mogę zacząć, mogą, bez problemu. Ja mówię zrobić, taki właśnie dokonany celowo formę użyłem. To pogadajmy o tym, na ile zaczynając, ludzie powinni być świadomi tego, że ich produkt albo jest niszowy, albo że nie celują do mainstreamu, a jeżeli celują, to jakie to ma szanse, bo
Niektórzy ludzie myślą, że robią mainstream, no ale dobra, jeżeli już ich przekonamy, że nie są za bardzo w stanie tak od razu łatwo to zrobić, to co powinni mieć na uwadze? Co powinni, jak powinni weryfikować to, czy na ile to jest już za daleko? Albo czy powinni się zakochać w swoich fanach, mimo że jest ich trzech z rodzinami na świecie łącznie? Takie pytanie, które nie jest bardzo wiem, jak odpowiedzieć, ale mam ekspertów, to może mi pomogą. To jest generalnie pytanie, jaką grę należy zrobić, jaką powinniśmy robić. I jak ją robić bardziej? No jak to podobna kwestia. Świadomość twoja jako twórcy, na ile jest ważna, jeżeli celujesz w taki, a nie inny sukces, albo żebyś się nie minął z wynikami, które osiągniesz. Moja filozofia jest taka, żeby celować w niszę, bo twierdzę, że nie mam szans inaczej. Jeżeli myślę grę i ona wygląda dokładnie tak jak Minecraft, to konkuruję z Minecraftem, nie mam szans. Jeżeli wymyślam grę i wygląda dokładnie jak Candy Crush, to konkuruję z Candy Crushem. I tak jak Adrian mówił, to jest ogromny koszt, żeby w ogóle kogokolwiek przekonać, że ma grać w moją grę. Więc... Ale skąd wiesz, że to nie jest gra dla dwóch osób? Właśnie idąc za ciosem. Nie wiem tego. Właśnie, bo czy to nie się da weryfikować w ogóle? Każdy, śmiem twierdzić, że każdy, kto stworzył taki mainstream, chociażby Notch, on nie wiedział, że ta gra przyniesie mu miliardy dolarów. On sobie tworzył grę, w którą potencjalnie mogło 10 osób grać. To jak nie grać w Totka, panie premierze? Jak żyć? To... Jak robić gry, żeby to nie był Totolotek? Kto chce odpowiedzieć? Nie, nikt nie odpowie, bo jakbyśmy wiedzieli, to byśmy razem z Noczem, słuchaj, tak, dokładnie, byśmy siedzieli. Byśmy z Noczem wykupowali JOVZ kolejne rezydencje. Nie, ja nie wiem. Ale masz refleksję, jak wymyślasz grę, że a może przesadziłem trochę z niszowością? Tak, teraz inaczej myślę, tak? Bo ja na przykład mówię, no jakiś czas temu uważałem, że jest coś, że to jest model biznesu, tak? Robienie gier niszowych jest modelem biznesu, aczkolwiek w trochę innym rozumieniu niż dzisiaj. I w momencie, w którym ja zacząłem być takim indie developerem, czyli no tak z 10 lat temu tak naprawdę, tak? To wyglądało zupełnie inaczej, nie było żadnego Steama, nie było portali, po prostu się robiło jakąś grę i się ją tam wciskało na swojej stronie, było 5 stron, które o tych grach pisały, co miało swoją zaletę, bo w ten sposób był łatwy dostęp do informacji o tego typu grach, ale już po prostu siłą rzeczy gry indie były niszowe, tak? To było tylko dla jakichś takich maniaków, którzy przeglądają sobie, nie wiem, Game Tunnel czy Independent Gaming Source. To działało, bo był taki model, że po prostu patrzysz, co sobie AAA olały w danym momencie. Na przykład powiedzmy olały sobie, przez to były czasy przed BioWare'em, tak, olały sobie powiedzmy duże RPG-i. I powstał sobie taki Spiderweb Software, który robił, który sobie jeden gościu robił koszmarne graficznie, ale bardzo, bardzo złożone RPG-i. Miał swoich tam właśnie 5 fanów, tych 5 fanów powiedziało pozostałym 5, 10 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w końcu tych fanów miał tam powiedzmy wyliczonych w tysiącach i oni kupowali każdą jego kolejną grę, co tak naprawdę starczało mu na bardzo dobre utrzymanie. I to był bardzo dobry model biznesowy i to taki trochę, w którym my się wtedy też próbowaliśmy wpisać. I tak naprawdę jak robiliśmy właśnie Sinders, to myśleliśmy o czymś takim, tak? Żeby wejść właśnie w jakiś taki gatunek, który jest trochę zapomniany, zrobić coś trochę lepszego, właśnie mieć tych takich fanów, sprzedawać bezpośrednio ze swojej strony i że to będzie się tam budowało, tak? Być właśnie takim bottom feederem, jak to właśnie ten gościu ze Spiderweb Software określił. I to w miarę działało, ale moim zdaniem czasy się bardzo zmieniły, tak? Bo no, skończyło się babci sranie z Steam. I wygląda to w tej chwili tak, że tak naprawdę trochę ta niszowość trochę nie istnieje, tak? Bo to nie jest tak, że ja w tej chwili celuję do 5 fanów, tak? Ja celuję do moich 5 fanów. Ja celuję do moich 5 fanów na Steamie, które muszą na tym Steamie zobaczyć w ogóle tą moją grę, że ona wyszła. Co więcej, nie tylko ja na to wpadłem, bo oczywiście ilość deweloperów też rośnie, ilość gier na Steamie rośnie, tylko właśnie jeżeli siedzimy, powiedzmy, tak jak my w visual novelach, teoretycznie taki niszowy gatunek, tylko że kiedy ja puszczałem Sinders, to visual novel na Steamie były chyba z 3, a jak puszczasz je teraz, to masz ich, nie wiem, ze 100 pewnie, z czego dużo, to są jakieś takie jeszcze w rodzaju Hot Awful Boyfriend, czy coś takie mega, mega hity, przez które się nie przebijesz, tak? Dating sim o randkowaniu z gołębiami. Kurna! Nie, po prostu, no sorry, no nie przestrzeli się, tak? I musisz zaczynać myśleć trochę inaczej. Nie myśleć konkretnie o tym, że będziesz miał jakąś niszę ludzi, którzy będą tobie wiernymi fanami, którzy będą kupowali twoje gry, bo to nie do końca działa. U nas bardzo spadły sprzedaże bezpośrednie i to tak, nie tak, że spadły sobie, bo spadają tam, nie wiem, w jakimś tam wykresie, w takim długim ogonie, tylko po prostu w pewnym momencie ciach, nie ma sprzedaży bezpośredniej.
Porównałem statystyki z paroma innymi takimi indykami, którzy też właśnie szli w taki niszowy model i oni to samo, jak patrzymy na wykresy 2013 powiedzmy taki, tam 2010 tak, 2011 tak, 2012 tak, 13 tak, 14 tak. Wszystkim praktycznie w 2014 roku po prostu spadły sprzedaże bezpośrednie o 50% co najmniej. Do tego stopnia, że tak pisaliśmy do providerów, czy na pewno coś się nie popsuło, tak, tego. A to po prostu był ten rok, w którym właśnie Steam się bardziej otworzył, ten Greenlight stał się łatwiej, że nie przejścia. Tak, tak, wszystkie nasze gry się dostały na tego Steama, te wszystkie, co mieliśmy wcześniej, tylko na samym dostały się na Steama i ludzie zaczęli oczekiwać gry na Steamie. Jak my wydawaliśmy Solstice, to zamiast dostawać maile ze sprzedażami, dostawaliśmy maile, no dobra, ale kiedy wychodzi na Steamie, tak, bo tak to wygląda w tym momencie. No i jeżeli masz tak, to dalej możesz robić grę niszową i nawet w pewnym sensie powinieneś, tak? Zgadzam się z Michałem, że nie powinieneś robić gry, która konkuruje z Candy Crushem, czy Minecraftem, czy nawet z jakimś DayZ. Powinieneś robić coś takiego specyficznego, ale musisz kombinować, jak zrobić grę, która jednocześnie będzie się wyróżniała, czyli będzie w jakiejś tam niszy, ale z drugiej strony będzie miała przebicie w tym konkretnym systemie, jakim jest Steam, który jest w tym momencie praktycznie monopolistą, jeżeli chodzi o PC-towe gry indie, tak? Musisz jakby ten system rozgryźć i rozpracować. Czyli ta gra musi być faktycznie dość niszowa na zasadzie, że ma bardzo ładnie określony gatunek, ma bardzo ładnie określone elementy, które są popularne, zmieszane z jakimiś nowymi, bo od tego zależą tagi, jakie będziesz dostawał i recenzje. Te tagi i recenzje będą decydowały o tym, komu się dla się twoja gra, ponieważ masz tam 70 milionów użytkowników Steama i paręnaście gier wychodzi dziennie, to musisz mieć gwarancję, że nie tylko twoja gra się wyświetli, ale że wyświetli się tym graczom, którzy są gotowi kupić. Czyli graczom, którzy na przykład kupują gry z podobnymi tagami, musisz celować coś takiego. Musisz mieć jakiś taki hook, tak? Bo ta gra nie będzie przez tych graczy analizowana na zasadzie, że oni sobie przeczytają recenzję, zagrają sobie w demo już nikt nie gra i zobaczą, okej, fajny gameplay, podoba mi się, kupię to. Tylko oni zobaczą na chwilę banerek, w którym jest, nie wiem, recommended for you i tam to będzie banerek, na którym będzie obrazek, tytuł, może jakiś krótki tagline i w zasadzie to już oni potem już decydują, czy to klikną, czy nie. Jeżeli to klikną, to wątpię, żeby doczytali opis, prawdopodobnie może ten krótki, może zobaczył trailer i musisz sprzedać grę już tym, czyli właśnie musisz wymyślić jakiś taki clickbaitowy pomysł na tę grę, coś takiego, co sprawi, że ludzie ją klikną. Potem właśnie coś takiego, co sprawi, że... To jest właśnie mainstream, myślenie mainstreamowe. To jest myślenie mainstreamowe, ale dalej poruszasz się w granicy niszy, bo jednocześnie musisz zrobić grę, która się wyróżnia, która trafia do konkretnego odbiorcy. Do jakiego... Nie chciałbym, żebyśmy zabełtali ludziom. Zróbcie totalną niszę, ale sprzedawajcie ją jak mainstream. Albo reklamujcie. No, ale tak to właśnie w tej chwili wygląda. No. Taka jest moja. Tyle strasznie dużo ciekawych rzeczy powiedziałeś, z którymi można się nie zgodzić. Ale połowę zdążyłem zapomnieć, niestety notatek nie robię. Natomiast to się wydaje trochę, ja obserwuję tych indie deweloperów, ja jakoś nigdy nie wiem, jesteśmy indie deweloperem tak naprawdę, jesteśmy independent, dosłownie jesteśmy independent, niezależnie od nikogo, sami się finansujemy, ale ja nigdy jakoś tak specjalnego tego braterstwa jednak mimo wszystko nie czułem i jakieś te klimaty są mi obce. I często jak widzę, oni się motają w tych swoich po prostu analizach nieprawdopodobnych tego wszystkiego, na tych listach dyskusyjnych indie i tak dalej, to czasem mam wrażenie, że to jest jakaś gigantyczna para w bardzo cichy gwizdek. I wydaje mi się, że takie... Steam jest oczywiście nieprawdopodobnie ważny, nie? Bycie na głównej stronie Steama, chociaż przez chwilę, to jest nieprawdopodobna sprawa. Ale to jest tak naprawdę tylko pochodne tego, co zrobisz wcześniej. Bo Steam Division Indie, oni decyzje na temat tego, czy dać cię na główną stronę, czy nie, podejmą na podstawie zainteresowania, które twoja gra wywoła, zanim jeszcze była na Steamie. I trochę takie gamingowanie Steama i przykładanie zbyt dużej wagi do Steama przypomina mi jakieś takie gadanie, na przykład jakby tutaj zgamingować Amazona. W tej chwili jest już tak dużo gier na Steamie, że nikt już nie traktuje Steama inaczej, jak miejsca, w którym po prostu są wszystkie gry. Jakie nie ma na Steamie, to je po prostu nie ma. Myśmy więcej sprzedali Ethana Oculusa na Steamie niż na sklepie Oculusa. Więc to jest the place to be, ale to się zrobiło tak duże, że jakby nie trzeba już gamingować tego systemu, tylko trzeba zrobić dobrą grę i do niedobry marketing. To jest oczywiście już teraz wielka historia, co to znaczy zrobić dobrą grę i dobry marketing. Natomiast tą taką częścią, że niszowa gra o mainstreamowym marketingu, to się ogólnie zgadzam pi razy oko. Natomiast my jesteśmy, jako twórcy gier, mamy jedną z nam się trafia jedna z najlepszych rzeczy możliwych, ponieważ podobnie jak w branży filmowej, nikt nic nie wie. I był taki słynny scenarzysta hollywoodzki, on napisał, nie pamiętam jak się ta książka nazywa, nie pamiętam jak się ten scenarzysta nazywa, ale tam jest to słynne zdanie: nobody knows anything w Hollywood.
minęło 100 lat, czy teraz już więcej, od kiedy kino istnieje, oni mają 2 godziny linearnego opowiadania, a i tak do dzisiaj ci ludzie, te pokolenia wychowane na jak robić, z wiedzą jak robić filmy, potrafią wyprodukować film za 150 milionów dolarów, który przyniesie 15 milionów dolarów. Nawet dzisiaj nobody knows anything. I podobnie jest w grach, i to jest oczywiście, no, niektórych czasem martwi, ale dla mnie to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. W piłce nożnej czasami trafiają się takie przygody jak Leicester, które wygrało sobie teraz Premiership, ale bądźmy szczerzy, takie historie są rzadkie, nie? Tymczasem w grach dużo częściej możemy mieć te opowieści o ludziach, którzy osiągnęli jakiś realny sukces swoją grą, walcząc z dużymi. I naprawdę banał, ale nie ma jednego sposobu. To nieprawdą jest, że kopiowanie kogoś nie przyniesie rezultatów. Oczywiście, że przyniesie. A Warcraft, który zerżnął Dune drugą. A Minecraft przede wszystkim, dokładnie, przecież Minecraft to nie jest wymysł, a w ogóle była afera swego czasu, że przecież to jest pomysł od kogoś innego wzięty i tak dalej, i tak dalej. I więc nieprawdą jest, że kopiowanie nie przyniesie, tylko znowu trzeba kopiować z głową. No kopiowanie Candy Crusha, tak, to nie ma sensu, faktycznie. Ale być może wzięcie jakiejś gry, która ma relatywny sukces i zrobienie tego lepiej, być może przyniesie przyniesie sukces. A być może trzeba wymyślić coś zupełnie własnego, tak jak Superhot, chociaż nie wiem, jak ostatecznie Superhot komercyjny, ale z tego czasu hype był, nie? To jest gigantyczny sukces. A no co, paru kumpli w Polsce, nie? Się spotkało i zrobili Superhota. Można? I to już nie jest Survivorship Gwiazd, bo takich opowieści jest zbyt dużo, żeby to był Survivorship Gwiazd. Nasz też ten. This War of Mine. Ja wiem, że ono zostało zrobione w studiu, które tak naprawdę miało jakieś zaplecze finansowe i tak dalej, ale jeżeli spojrzycie na sam produkt, no to ja będę się kłócił, że to 2 osoby mogły zrobić This War of Mine. Tylko trzeba było mieć dobry pomysł i umieć go dobrze zrobić. W związku z czym to nadal jest możliwe i nadal możemy wystartować i bić się z dużymi. No, być może nie będzie to 30 milionów sprzedanych kopii, ale no ileż potrzebujecie tych hacjent, nie? Że jedna czy dwie wystarczą. W związku z czym te 250 tysięcy, no to jest 250 tysięcy to jest ustawione studio na lata. Po prostu. Jak się nie pokłócą, to mają ustawione studio na lata i mogą robić sensowne projekty i nawet sfejlować jeszcze jeden czy dwa po drodze. Bo jeszcze ten Superhot, pamiętajmy, żeśmy się jeszcze sprzedawał. Jeszcze chyba na sale nie trafili. Więc to jest w ogóle, no, manna z nieba. Także to jest ciągle możliwe. Nobody knows anything. Możemy teraz sobie dawać 10 tysięcy rad. Te rady będą sprzeczne ze sobą, często od różnych ludzi. Ale no innej drogi nie ma. No innej drogi nie ma. Trzeba słuchać, trzeba robić, trzeba... Dobra, ja od siebie powiem 2 krótkie rzeczy. Pierwsza, pasja. Bez tego nie da rady. Moim zdaniem ta pasja zawsze, ona się filtruje przez grę. Ona, gry z pikseli wyciekają pasją dewelopera. Gracze mają nadnaturalny zmysł wyczuwania, czy gra była zrobiona z pasją, czy z sztucznym produktem, tylko i wyłącznie. Więc to jest moim zdaniem super istotna rzecz. I druga rzecz, każdy twórca ma ego, ja nie wierzę w twórców, którzy nie mają ego. I trzeba się przyzwyczaić, że to ego będzie gwałcone non-stop i powinno być, może nie najlepsze porównanie, ale molestowane powinno być non-stop. I to jeszcze sami powinniście o to prosić. Powinniście non-stop patrzeć, jakie są reakcje na wasz produkt. Bo być może wam coś w duszy gra i mówicie tam kumplowi, a słuchaj, jak zrobię taką grę o tym? Mam? Bardzo interesujące. I już wiecie, że coś jest być może nie halo. To nie jest powód, żeby rezygnować z czegoś. Ale jeżeli 20 osobom powiedzieliście, puściliście na różnych forach i nikt nie zareagował, no to nie, no może to jednak jest strata czasu. Bo zaczniecie sobie wmawiać, ale nie, bo oni jeszcze nie widzieli graty z tego. Nie? Już to musi być na podstawie, to jedno zdanie musi ich zaciekawić. I teraz dalej, jakiekolwiek buildy macie, jakiekolwiek pierwsze próby, to trzeba dawać i pomyśleć sobie o sobie w jeden sposób. Jeżeli ludzie będą wam chlastać ten produkt, a być może będą, to trzeba sobie powiedzieć, ja jestem twórcą, ja zamiast tego pomysłu będę miał zaraz 1000 następnych, więc ja z tego jakoś wybrnę. I to jest dobrze, że oni mnie zawrócili z tej złej ścieżki. Także moim zdaniem pasja i chlastane ego to są. To bardzo ważną rzecz zahaczyłeś. Fajnie, gdyby każdy z was się na ten temat wypowiedział. To znaczy, są warunki, znaczy są sytuacje brzegowe pewnie. Sprzedałeś 3 kopie gry, sprzedałeś 5 milionów kopii gry. Jest to bezsprzeczne, czy to jest sukces, czy porażka. Natomiast
pewnie każdy, a w szczególności początkujący twórca, potrzebuje wskazówek, sygnałów, pomysłów, jakie rzeczy mówią mu, że jest lepiej lub gorzej, że ty wspomniałeś o feedbacku od znajomych albo od ludzi, ale jest sprzedaż. A znajomych albo ludzi. Koty pytasz, Maciek? Ale sprzedaż, metaskory, nie wiem, forum Steama. Postarajcie się, nie wiem, podrzucić ludziom pomysły, skąd czerpać taki feedback już bardziej związany z tym, czy ja nie przesadzam. Czy, bo jedna sprawa to jest tym, czy jestem bardzo niszowy, ale druga to jest po prostu, czy robię krab. To są, no. Nie wiem, wishlisty są super. Wstawiasz grę na Steama i patrzysz, jak ci rosną wishlisty. Ja po prostu, zwłaszcza jeżeli masz z kim porównać, to ja po prostu widziałem pomiędzy właśnie Cinders a Solstice ogromna różnica pomiędzy tym po prostu, jak rosną wishlisty. I po już wishlistach mogłem stwierdzić, że to będzie dużo słabszy sukces, tak? Bo to po prostu widać. Słabszy sukces. Dobry oksy, dobry oksy. Nie. Popełniłeś sukces. Popełniłeś sukces, niechcący, tak, wypadł. Więc wishlisty są spoko, ale tak naprawdę no faktycznie feedback jest tak naprawdę jedyną opcją, jaką macie, bo właśnie Adrian tutaj powiedział, że on zróbcie dobrą grę i ona dostanie feature, no ale wiadomo, jak jest się Adrianem Chmielarzem, to się pisze do Steama, mówi się, jestem Adrian Chmielarz, zrobiłem fajne gry, tu robię kolejną fajną grę. Po prostu wszyscy w Valve wiedzą. Zasadniczo wystarczy, że wie ta jedna osoba, do której pisałeś. Natomiast jak my tutaj mówimy do studentów, którzy mogą nawet zrobić coś fajnego, albo mieli problem, no to faktycznie oni mają trudniejszy dostęp nawet do tej osoby z Valve, tak, żeby to nie napisać. Przecież Steam teraz nie daje ci nawet, wiesz, kontaktu bezpośredniego. Musisz po prostu robić wszystko samemu. Więc... Wiesz co, to jest Jonathan Blow. Mega skrytykował to podejście i ja powtórzę jego słowa. Ale Blow Blows. To jest dla mnie super ciekawa osobowość, która się wyjaśnia w przypadku, ale moim zdaniem w tym przypadku się nie mówi. Otóż on powiedział, że dzisiaj... Przypojimy, dać mu mikrofon. Nie. Dzisiaj twórcy indie mają takie żądania takiego sukcesu, że gdyby ich porównać do malarzy na przykład, to jeśli oni swoim pierwszym obrazem nie zostaną od razu na aukcji wystawieni za 20 milionów dolarów, albo nie zostaną powieszeni w muzeum w Nowym Jorku, to w takim razie system jest w ogóle przeciwko nim i to wszystko nie działa. Więc jak ja słyszę, że tu jakiś tam gaming, no ty jesteś Adrianem Chmielarzem, no ale jak się stałem Adrianem Chmielarzem? W innym rynku, natomiast mówimy teraz, jak mają Adrianem Chmielarzem zostać dzieciaki, które teraz zaczynają, tak? I jakie są teraz warunki, na co teraz zwracać uwagę. Bo na przykład to, co mówiłeś wcześniej o tej pasji, o tym właśnie superchocie, to jest zasadniczo to samo, co mówiłem ja, tak? Zrobić projekt, który chwyta, tak? Żeby się zastanowić nad tym, co robisz. Robić projekt, który jest fajny, robić projekt, do którego ty masz pasję, czy coś. To są te metody. To nie jest jej pierwsza gra, prawda? To nie jest jej pierwsza gra, natomiast jest to... I też zgadzam się z tobą, że jeżeli ktoś oczekuje wielkiego sukcesu, no to nie, sorry. Bo tak naprawdę mało która gra wykracza w ogóle na Steamie w tej chwili powyżej 10 tysięcy dolarów, tak, zysku. To jest dosłownie jak App Store. W ogóle są takie 3 tiry tak naprawdę w tej chwili, bo ten system tak śmiesznie działa, że ponieważ tak naprawdę możecie być w trzech pozycjach na Steamie. Albo jesteście hitem i Steam was promuje do góry, albo jesteście spoko grą i Steam was trzyma na stałym poziomie i pokazuje was fanom, albo jesteście głównym i Steam was zakopuje, żeby się nie śmierdzieli. I to naprawdę tak działa, jak się porównuje statystyki gier, to wychodzi, że mało jest gier, które są pośrednio, tak? Albo jest gra, która zarabia poniżej 10 tysięcy dolarów i zostaje zakopana błyskawicznie, ma zerowy longtail, bo po prostu Steam, zresztą bardzo dobrze, robi wszystko, żeby tę grę usunąć ze wszystkich miejsc, gdzie ona może zawalać po prostu miejsce lepszym, bardziej sprzedającym się grom. Potem macie takie gierki właśnie jak Cinders, które mają dobre recenzje i się bardzo trzymają, więc właśnie będą się trzymały w okolicach powyżej 100 tysięcy dolarów i one będą się tam trzymały w tej okolicy. A potem macie już te gry, które są naprawdę hitami, zbliżają się do tego miliona i trzymają się tamtej okolicy. Jest bardzo mało gier, które mają na przykład 40 tysięcy zarobione, tak? Albo właśnie gier, które mają 300 tysięcy. Po prostu one zaczynają przeskakiwać pomiędzy tymi tirami. Jeżeli ktoś oczekuje, że pierwsza jego gra wskoczy do tego najwyższego tiru, w którym zaczynamy liczyć hajs w milionach, a sprzedane kopie w dziesiątkach tysięcy, tak? Czy setkach, zależy się od ceny gry, no to nie, tutaj jest frajerem ogólnie. Ale fajnie byłoby wskoczyć przynajmniej do tego środkowego, w którym gra zapewni nam godziwe życie na przynajmniej jakiś czas, albo przynajmniej nam się dopali do pensji, jeżeli będziemy chcieli gdzieś potem pójść
gdzieś potem pójść do roboty. I przez rana zgubię mój oryginalny wątek. Przez siebie. Przez siebie, tak. Może dajmy w lewej stronie się wypowiedzieć. Moja rada jest podobnie. Róbcie wiele gier. To jest uniwersalna rada, która będzie w każdym czasie zawsze prawdziwa. Róbcie wiele gier. Mnie się często ludzie pytają, czy Soldat to była moja pierwsza gra, bo to wyglądało jak taki overnight success. A ja zrobiłem ponad 30 gier wcześniej. Tylko, że to wszystko było do szuflady. I każdą grę, którą robiłem wcześniej, porzucałem, bo czułem, że to nie jest to. A dawałem po prostu znajomym, czy gdzieś w internecie. I jeżeli czułem, że nikogo to nie wchodzi ta gra, to ją porzucałem. I często widzę dzisiaj, ludzie popełniają ten błąd, sam popełniam ten błąd, że robimy grę i się przywiązujemy do niej, strasznie do niej przywiązujemy, bo wierzymy w nią jak nie wiem co, a tak naprawdę nikogo innego do niej nie obchodzi ta gra. I warto przemyśleć sprawę i jeżeli nikogo to nie interesuje, to porzucić to, bo nie istnieje żadna magiczna sztuczka, która nagle spowoduje, że wrzucimy grę na Steama i ona się sprzeda. Sukces na Steamie to jest praca. To jest wypadkowa praca, którą wcześniej włożyliśmy. Często jest to wiele gier, które stworzyliśmy i po każdej tej grze uczyliśmy się czegoś i to wszystko składa się na ten sukces. No właśnie, i tu wracamy do tego, czego chciałem zacząć. Fajnie, że się udało. No właśnie chciałem tak, że mówimy teraz o tym, że warto zacząć nową grę. Czasem Adam dobrze powiedział, ta praca jest niezmiernie istotna. Dodałbym do tego jeszcze... Właściwie tak długo to trwało, że zapomniałem, co dodać. Było pytanie, skąd mam wiedzieć, czy ta gra jest dostatecznie dobra. No to są takie miejsca jak to w tej chwili, gdzie przychodzą ludzie, których można spotkać, a na rzadziej, więc jego częściej jest zapytać. Bardziej ciężko, nie wiem, jak to jest zapytać, ale Tomka to wręcz za każdym razem można zapytać. Michał też to bywa. I posłuchać tej opinii. Znaczy... Tam będzie trochę poklepywania, żebyście się tak nie zrazili, ale jak padnie jakieś krytyczne zdanie, to ono ma sens. To jest jeszcze to. Po drugie, gdzieś jeszcze fajnie było, gdybyście przynajmniej w pierwszych grach gdzieś zapomnieli o tej komercji. Gdzieś odsunęli pieniądze na bok i tak dalej. Myśleli przez pryzmat, jak chcę zrobić najzajebistszą grę, jaką mogę zrobić akurat w tym momencie takimi środkami, jakie mam do dyspozycji. I na tym się skupili. Bo jeśli zrobicie dobrą grę, to tak ten sukces komercyjny jakiś tam będzie. Na pewno. No może nie będzie jakiś gigantyczny, ale te pieniądze przy to samym one będą nagrodą za zrobienie zajebistej gry. A jak zaczniecie myśleć, jak ja na tym zarobię i zaczniecie kombinować, to ani nie będzie fajna gra, ani nie będzie tych pieniędzy. No to tyle. Ja z kolei będę odradzał trochę pytań innych deweloperów. Znaczy to jest fajne, bo można kogoś zapytać, na pewno nam da jakieś fajne rady, natomiast deweloperzy się często mylą. Feedback od deweloperów ma te wady... Chyba ja. Deweloperzy mają ego, jak Adrian powiedział, i często po prostu będą ciągnęli grę w swoją stronę, tak? Albo niekoniecznie są, chyba że macie na przykład opcję pokazać grę, nie wiem, 10 deweloperom i uśrednić ich feedback, to wtedy faktycznie to jest wartościowe, plus oczywiście jakieś takie techniczne rzeczy, które deweloperzy doświadczenie zauważają. Natomiast co jest tak naprawdę najważniejsze moim zdaniem, jak puszczacie te gry i chcecie sprawdzić, czy ona wam się sprzedaje, są social media. Bo social media pokazują nie jak zachowa się osoba, która przez grzeczność musi zagrać w waszą grę, bo przyszliście do niej i postawiliście jej piwo i powiedzieliście, hej, zagraj w moją grę, a ta osoba w tym momencie mówi, no tak, całkiem fajna, ciśnij, tak? Bo już emocjonalnie żeście ją kupili, tak? Tylko pokazujecie grę światu, na Twitterze, na Reddicie i oni kompletnie srają na tę grę, mają ją absolutnie gdzieś, bo pierwszy raz ją widzą, tak? Jeżeli ci ludzie zareagują na tę grę pozytywnie, to wtedy znaczy, że faktycznie jesteście onto something, tak? Że macie coś takiego spoko. Macie na Reddicie screenshot Saturday, macie na Independent Gaming Source te blogi, macie na Twitterze hashtag screenshot Saturday, macie te grupy na Facebooku, które są koszmarne, ale feedback można z nich zczesać. I faktycznie wrzucacie tam, jeżeli jest pozytywny feedback, okej, to jest dobrze, jeżeli widzicie, że jest dużo lajków, że przebijacie się powyżej średniej, to okej, fajnie, to znaczy, że na Steamie, który też jest takim social networkiem, też ta gra gdzieś się będzie wyróżniała. Jeżeli macie tak, że tam wam ludzie piszą, Jezu, idź w ogóle, weź umrzyj, wróć i nie wiem, przestań robić to 3D MMO, albo po prostu jest zero od zero absolutnie, to trzeba naprawdę solidnie przemyśleć, czy nie zrobić tak, jak właśnie powiedział Michał, nie uśmiercić tego projektu i nie zacząć kolejnego. No, tak. Dziękuję. Okay.
Ja to wrzucę tylko do kotła, zanim zaczniesz swoją niewątpliwie długą podróż. Jeden mit jest, który ktoś na Facebooku w ramach pytań nam podał. To jest ciągle część tej całej dyskusji, którą mamy. Ktoś wymienił takie miejsce jak Game Jolt, na którym pojawia się masa gier, ma kilka albo kilkadziesiąt ograń i teoria, w którą być może niektórzy wierzą, w szczególności ludzie niedoświadczeni jeszcze, czy gdyby wziąć taką grę, która nawet na takim Game Jolcie mało kogo zainteresowała, ale wydaje się być super pomysłem i wpompować wystarczająco dużo pieniędzy, to czy mogłaby zebrać tych wszystkich znużonych mainstreamem? Czy to oznacza, że mogłaby na siebie zarobić, żeby ją zareklamować i podszlifować? Widzisz, tak to bym powiedział tylko o jednej rzeczy, a tak to by było o dwóch rzeczach. Ale jasną rzecz, śpiewaj. Chcę zadać to pytanie, kiedy macie pieniądze. Ja na to pytanie odpowiem bardzo krótko. No, oczywiście tak. Ale ja już skończyłem. Ale jak chcesz, to specjalnie dla ciebie wersja z Maxi Singla. I ona będzie taka, z Gearsy. Miałem w sobie kilka elementów, Gears of War, trzy elementy, nie będę teraz wszystkich zmieniał, ale niewątpliwie jedyny z nich były kawery, nie? Cały system kawerów. I on, potem powstał gatunek cover shooter. Ale czy Gearsy wymyśliły kawery? Nie. Gearsy, kawery wymyśliła inna gra, która była źle zrobiona. Killswitch. I Killswitch. I nie odniosła specjalnego sukcesu. I gdyby ktoś myślał w ten sposób, że nie, no to by pogrzebał i stwierdził, nie, kawery ludzie tego nie kupią. Tymczasem ktoś stwierdził, nie. To był dobry pomysł, tylko był źle zrobiony. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest ten kierunek. Wziął, usprawnił i zrobił jeden z najlepszych franchise'ów, najbardziej komercyjnych i najlepszych franchise'ów ostatnich lat. Także to można zrobić. Natomiast Maciek powiedział, że by nie myśleć komercyjnie przy produkcji swojej pierwszej gry czy pierwszych gier i udało się Maćkowi postawić mnie w stan kwantowy, ponieważ jednocześnie się z tobą zgadzam i nie zgadzam. I zgadzam się z tobą, że jak sobie przypomnę początki swoje, to również, faktycznie, mnie wtedy jarało potwornie robienie gier jako takie. Koniec, kropka. Nic więcej mnie jeszcze wtedy nie interesowało. Zwłaszcza, że to było za PRL-u, więc jak komercyjnie rozumiem, nie za bardzo były perspektywy. Ale jeszcze ty jako libertarianin będziesz to dobrze rozumiał. No skąd się te pieniądze? Jeżeli myślimy komercyjnie, to o czym myślimy? To myślimy o tym, że ludzie będą chcieli nam zapłacić pieniądze. Ale kiedy nam ludzie płacą pieniądze? Wtedy, jeżeli dostarczamy im czegoś, czego oni potrzebują. Czyli coś, co im się podoba. Więc jeśli myślimy komercyjnie, to myślimy o tym, że większej ilości osób być może spodoba się ten projekt. Czyli na przykład konsekwencją tego typu myślenia jest, powiedzmy, lepszy user interface. Mówimy sobie tak. Tych pięciu gości, których ja znam, to oni ten user interface rozkminią, bo to generalnie jest strasznie skomplikowane, ale dadzą sobie radę. Ale może gdybym jednak zrobił, żeby się dostać do opcji, to trzeba tylko dwa razy kliknąć, a nie 18. I nagle się okazuje, że ta gra, to komercyjne podejście do pierwszej gry, jednak faktycznie kończy się lepszą grą jako taką, obiektywnie lepszą grą. Aczkolwiek... Ale nie, wiesz co, to znaczy różnica między podejściem autorskim a profesjonalnym. Chodzimy o różnicę między podejściem amatorskim a profesjonalnym. Znaczy dokładnie tak, róbcie grę dobrze, profesjonalnie, ale nie myśląc o tym, o tych dolarach, które gdzieś tam czekają. Bo to no, właśnie będziecie mogli się skupić na tym, że ona była lepsza i przestaniecie się stresować, czy to rozwiązanie, jakieś szczególnie te rozwiązania gameplayowe jakieś takie, może być takie, albo zaczniecie patrzeć na Dokender Crash Saga i to już jest spirala śmierci, bo to się źle skończy. W tym sensie, bo to naprawdę uwalnia też kreatywność, uwalnia jakieś takie myślenie, lżej się trochę robi. Wtedy możecie, ta pasja jest łatwiejsza do wzbudzenia i wyciągnięcia jakby, gdy ten element komercyjny, bo często właśnie ludzie zaczynają, jak ja na tej grze zarobię, muszę zarobić i tak dalej i zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. No, znaczy, tak jest, taka jest moja obserwacja. Przetłumaczmy to, bo co to znaczy element komercyjny? Dla mnie element komercyjny oznacza, wsadzam coś, co mi trochę cuchnie, ja tego nie chcę, ale wydaje mi się, że ludziom się to podoba. Nie czuję tego do końca, ale to chyba się sprzedaje. Ja tak rozumiem. No tak, coś takiego, czy zaczynam kombinować, co ja dodam do tej gry, żeby ona się lepiej sprzedała, w sensie poprzez obserwując trendy, zastanawiając, że no, patrząc co się sprzedaje, no to ja być może będę kopiował te rozwiązania, nie myśląc o tym, co właśnie tutaj, no w moich życiach chcę to w swojej grze. No, ja bym nawet jeszcze bardziej doprecyzował, że jeżeli sobie faktycznie robimy tę grę, to wiadomo, jak jesteśmy noobkiem, to nawet jeżeli nam się wydaje, że robimy grę, która jest komercyjna, to się nam nie uda, bo jeszcze gówno wiemy o rynku i po prostu prawdopodobnie, jeżeli będziemy robić coś, co nam się po prostu osobiście podoba, to lepiej trafimy w rynek, bo jest szansa, że jeżeli nam się podoba, to jest jeszcze przynajmniej na Steamie
1000 osób, którym też się spodoba, co będzie jakimś tam dobrym początkiem. Jeżeli będziecie od początku kombinować, co się sprzeda, no to sorry, słuchajcie, nawet eksperci nie wiedzą, co się sprzeda często, a co dopiero, prawda, osoba, która zaczyna. Natomiast moja teoria jest taka, żeby robić, co się chce, a zupełnie i 100% komercyjnie traktować po kolei. Interfejs, tutorial i balans. I jakby całą resztę robić po swojemu, pomysł na grę po swojemu, ale naprawdę te trzy rzeczy, przejechać przez wszystkie podobne gry i faktycznie maksymalnie je, nawet jeżeli czujecie, nie, teraz to jest głupia gra i w ogóle, uprościć interfejs, zrobić lepszy tutorial, zrobić balans, co zwykle oznacza, że gra ma być trochę łatwiejsza. To faktycznie jest dobry pomysł i to się zawsze po prostu uniwersalnie sprawdza. Nawiązując do tego, co tam o tym game jolcie, tak? Czy da się z krapiastej gry coś ukręcić, jeżeli wrzucimy w nią odpowiednio dużo hajsu? To o ile zgadzam się z Adrianem, że można z krapiastej gry wyciągnąć fajną mechanikę, tak? Te kawery czy coś tam innego, zrobić to lepiej, to nie znaczy, że krapiastą grę da się odkręcić. Jeżeli gra jest słaba, to jest taki typowy, właśnie to z kolei jest sunk-cost bias, tak? Poświęciłem na to już dużo czasu, to będę to robił, mimo że na Game Jolcie słabo to schodzi, bo już mam to prawie skończone, to jest moment, żeby tak naprawdę projekt uśmiercić. Bo to z marketingiem i z polishem, jakby z polishem gameplay jest trochę tak, że on nie działa adytywnie, tylko multiplikatywnie, tak? To nie jest tak, że on dodaje do wartości gry i ona się lepiej sprzeda, tylko on już jakby multiplikuje jej jakieś takie inherentne wartości. Krapiasta gra o wartości zero, nawet zmarketingowana mocno, będzie dalej blisko zera. Wow. Dobra, ale ty chyba na Game Jolta nie wrzucasz Assassin's Creed'a, tak? A poza tym akurat się po prostu z tym nie zgodzę, bo Assassin's Creed'ie ta kasa nie idzie tylko w to, żeby ta gra była wymarketowana. To jest oczywiście wiadomo, że to jest gra, która jest po prostu podłej jakości intelektualnej, ale jednak ona jest solidnie zrobiona, ładnie wygląda, ma mocne core fantasy, bo jestem kulo co synem, mam dwa sztylety. To chyba nie grałeś w Unity. Okej, dobra. Nie grałem. Grałem w to o piratach, bo piraci są super. O, i to o Indianach, bo można było zabijać blade twarze. Słuchajcie, a czy dostosowywanie swojej gry w ten sposób, żeby znalazły się te elementy mainstreamowe, ty wspomniałeś interfejs, balans i tutorial, czy to zabija kreatywność? To jest jakiś stereotyp, rozprawmy się z nim. Nie wiem, dla mnie to rodzi kreatywność, tak? W momencie, w którym po prostu zdajesz sobie sprawę, że twoja gra, która zawsze ma koszmarny interfejs na początku i zły balans, musisz rozwiązać te problemy, to tak naprawdę to jest moment, w którym zaczynasz być profesjonalnym game developerem, tak? Przestajesz robić gry sobie tak jak, nie wiem, nie jesteś pisarzem, który pisze do szuflady straszliwą poezję, stajesz się gościem, który na przykład, nie wiem, czyta, co to jest rytm jambiczny i zaczyna rozkminiać, że kurczę, może faktycznie w poezji jest coś więcej niż pisanie o mroku czarnych róż, tak? I to działa dokładnie tak samo. W momencie, w którym już jakby zdajesz sobie sprawę, że na przykład elementy interfejsu nie są dla ciebie, tylko są dla użytkownika i że ogólnie w tę grę będzie grał użytkownik, a nie ty, to jest właśnie moment, w którym zaczynasz się uczyć, zaczynasz się dowiadywać nowych rzeczy, zaczynasz analizować, zaczynasz myśleć jak deweloper i tak naprawdę odkrywasz sobie całkiem nowe pokłady kreatywności, bo masz nagle tą potrzebę, tak? Nie robisz rzeczy na Coco Jumbo, tylko musisz zaczynać faktycznie rzeczami kombinować. To jest super, jeżeli ktoś stwierdzi, że to mu zabija kreatywność, to się rozwinął z powołaniem po prostu. Nie wiem, czy się tutaj zgodzę z Tomkiem co do tego balansu. Obie moje gry, Soldat i King Arthur's Gold, zaczynały tak, że miały obrzydliwy interfejs, nie miały tutoriala. Nie miałem żadnego balansu i jakoś to było, jakoś zaczęły być popularne. Z czasem oczywiście dopracowałem to, ale to nie jest żadna reguła według mnie. Wydaje mi się, że to były też inne czasy, wiesz, to były czasy, kiedy gier było na tyle mało, że faktycznie po prostu jak miałeś tutaj robić super, to już wystarczyło, żeby ci maniacy, którzy grali w tej gry, chcieli to zagrać. Teraz jak może gra na Steamie, to nie wiem, jakieś te elementy polisze są ważniejsze. Oj, tu Tomek to akurat. Już któryś raz trzeba to robisz takie, że inne czasy, albo coś się zmieniło. Ja nie wiem, jak daleko dojdziemy, bo ci ludzie będą w zupełnie innych czasach niż my robić. I też nie jesteśmy w stanie im powiedzieć, jak to będzie wyglądało. No i fakt, czasy się zmieniły i to mocno. Ja bardzo krótko tym. A
ale jeżeli ktoś zrobi grę w duszy gra i nie chce dodawać elementów jakichkolwiek komercyjnych, tych złych czy tych dobrych, i nie żąda za tę grę pieniędzy, to wszystko jest w porządku. Ale w momencie, w którym ja żądam od innych ludzi czasu i wysiłku, bo ostatecznie tak się tłumaczy pieniądze, i mówię do nich, no dobra, ty gdzieś tam w kopalni zapindalałeś albo woziłeś jakieś paczki i teraz chcę, żebyś część tego wysiłku i czasu oddał mnie, a tymczasem nie robię żadnego gestu w kierunku tej osoby, no to jest generalnie wieśniactwo, no paruba i tyle. Natomiast to dobre myślenie komercyjne, czyli na przykład wygładzanie interfejsu, to po prostu robi lepszą grę. I tu na przykład jednym z takich trików często robionych przez deweloperów jest, żeby spróbować zrobić swoją grę na padach. Tak robili goście z jednym z Warhammerów starszych, że mieli, zrobili tę grę na peceta, no i tam oczywiście myszkologia i klawiszologia, nie? Straszna. Nagle dostali propozycję, żeby zrobić na konsolę. Musieli przerobić cały interfejs kompletnie, w 100%, bo nie dało rady oczywiście przenieść tego 1:1. I tak zrobili dużo lepszą grę, że potem podmienili ten interfejs również w wersji pecetowej, bo po prostu to było dużo sensowniejsze, dużo prostsze. A ten interfejs, jakby no, to żadna wartość dodana, że było trudniej, bo trzeba by się było przebić przez ileś tam menusów czy ten. I to, co Tomek powiedział, że powiedziałeś, że to skupić się na tym interfejsie i taki układ zrobić, no to ja w ogóle mam wrażenie, że Blizzard to grę robi rok, a interfejs robi 5 lat. Bo oni zawsze te wszystkie swoje interfejsy mają jakoś takim cudem zawsze łatwo w miarę się wszystko... W WoWie też. ...robili port na konsolę, który jest po prostu genialny, bo pomoże, można coś takiego zrobić. A potem faktycznie ten port konsolowy Diablo, który, no, jeżeli nie wiem, jeżeli ktoś z was nie grał, to powinien zagrać, bo to po prostu dla designera jest niesamowite, jak można taką grę, która powstała po prostu konkretnie na myszkę, tak? Przecież jakby takim core konceptem pierwszego Diablo było robimy roguelike'a, ale granego myszką, przerzucić na konsolę tak, żeby mieć wrażenie, że nie tylko nic nie stracił, ale że wręcz zyskał. I oni zrobili to tak, że potem jak gra się wszystkie inne RPG-i, to się ma wrażenie, że po prostu one są źle zrobione, tak? Bo jak możemy tu nie wpaść? Na przykład to, że ponieważ wiadomo, gramy na konsoli, gramy w dwie osoby, nie chcemy cały czas otwierać interfejsu, żeby druga osoba się nudziła, to że zrobili system, który pozwala nam przeglądać i odczytać itemy, jednocześnie cały czas napieprzając te potworki, po prostu na tym, że sobie tutaj sobie gramy, a tu sobie D-padem przeglądamy, jakie ostatnie itemy nam wypadły i od razu mamy krótkie podsumowanie, czy to lepsze, czy gorsze i takie tam inne rzeczy. I te rzeczy do interfejsu, które powstały właśnie, te zmiany w gameplayu i w interfejsie, które powstały do Diablo konsolowego, w kolejnych patchach zaczęły się przesuwać do Diablo PC-owego, bo to po prostu są świetne rozwiązania, niezależnie od tego, na jakiej gramy w nie platformie, tak? Więc tak, zgadzam się z Adrianem, że jakby próba myślenia, jak zrobić to na pada jest dobra, i drugi taki sam trik jest, jak zrobić to na iPada z kolei, tak? W sensie, że mamy prostą grę na myszkę, jak zrobić ją tak, żeby dało się sterować tylko dotykiem. W casualu było coś takiego, żeby właśnie nigdy nie używać prawego klawisza myszki. Żeby po prostu starać się zrobić całą grę tak, żeby dało się ją obsługiwać lewym klawiszem myszki. Jeżeli gdzieś mamy prawe, to znaczy, że gra jest zaskomplikowana. I żeby było śmieszniej, to się odnosi do bardzo wielu gier, również hardkorowych. Tak, ja teraz jak projektuję gry, to też zawsze staram się robić wszystko lewym klawiszem myszki, bo to po prostu zmusza mnie do wymyślenia lepszych rozwiązań, bardziej intuicyjnych, prostszych i takich, które są czytelniejsze i nie wymagają dodatkowego tutoriala, który mówi w tej sytuacji wciśnij jakiś tam klawisz czy RFB zamiast czegoś tam, bo nie wpadł na lepsze. Słuchajcie, no, jeszcze jedna rzecz. Myślałem sobie o podsumowaniu naszej rozmowy i doszedłem do wniosku, że jednak wsią trochę by było, gdybyśmy zakończyli tę rozmowę tym, że mainstream B niż acacy. Bo to jest uproszczenie, to jest trywializacja. Ale ja chcę zaprzeczyć, dlatego to powiedziałem. A to zmierzam do tego, co nam daje to myślenie mainstreamowe. Ja zacznę tutaj. Jak ja sobie myślałem o dzisiejszej naszej rozmowie, zanim ona się jeszcze odbyła, to ja dzięki temu, że uczę się i będę się jeszcze bardzo długo uczył tego, w jaki sposób pod mainstream gry projektować, to największą wartością osobistą, jaką z tego wyniosłem, to przestałem się kochać we własnych pomysłach, zacząłem się kochać w tym, jak myśli człowiek. Ale to oczywiście można też przy niszowych grach zrobić. A co wy uważacie może być korzyścią z tego, że te mainstreamowe rzeczy się pojawiają? Tak, żeby ten mainstream jakoś oświetlić, żeby się zaczął błyszczeć, żeby coś z niego wywynieść. No możesz porozmawiać z babcią przy stole o grach, to jest duży plus, nie? Choćby. Ale o swoich grach? Nie, w ogóle o grach jako takich, jako medium, ponieważ istnieje szansa, że jak jej pokazałeś, jak się gra mainstreamową grę, na przykład w Candy Crush Saga, to możecie się wymienić
informacjami, pochwalić się, kto jest na którym poziomie, ile tam zebrałeś i tak dalej. Kiedyś było to niemożliwe. Że generalnie takie rozmowy z babcią były trudne, a teraz jest to już jest jeden plus. Mi się podoba mainstream, dlatego że mam jakiegoś wroga, lubię mieć wroga. To mnie motywuje. Motywuje mnie, żeby zrobić grę lepszą, tańszymi środkami i osiągnąć większy sukces niż oni mniejszymi środkami. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, ja tam lubię mainstream. Ja robię jakieś ambitne gry o dorastających kobietach, a potem napieprzam w Uncharted'a i Fallouta, tak? Bo jak sos, nie gram żadnych gry indie, gry indie są do dupy. To prawda. Ale co, Carter? Carter jest za bardzo niszowy, żeby ten żem w niego grał. Sorry, Firewatch to była moja granica. Ale tak całkiem serio, to ze strony dewelopera, czemu mainstream jest fajny, tak? Bo jest mainstreamowy, mainstream jest fajny, jest prosty, jest głupi, ale w jednocześnie taki sposób, który każdy lubi, bo gdyby nie był, to nie byłby mainstreamem. Na przykład powiem, że po zrobieniu dwóch takich bardzo mocno autorskich gier, ale szczerze mówiąc marzę o zrobieniu gry, w której napierdzielam potwory mieczem, leci z nich krew i monety i nie muszę nad niczym myśleć. I to jest fajne też w developmencie, tak? Mainstream nie tylko jest fajny, bo się sprzedaje, nie tylko fajny, bo można pogadać z babcią, ale też fajnie, bo się po prostu czasem fajnie robi coś takiego, co jest lekkie, przyjemne i nie próbuje być bardzo ambitne. To jest wyzwalające. Ja jestem w takiej luksusowej sytuacji, że możemy sobie, ponieważ cała wcześniejsza kariera moja i moich wspólników jeszcze w PCF-ie jest taka, że myśmy skakali z kwiatka na kwiatek. Stare Metropolis wydawało i przygodówki, i real-time strategie, a potem shooter. Więc my faktycznie robimy coś takiego, że przestaliśmy się oszukiwać, zrobiliśmy Itana, wyszło nam z duszy, tam strzeli w końcu, prawda, chcieliśmy coś ambitniejszego zrobić, pokazać, że gry też mogą. Znaczy dołożyć cegiełkę, bo inni też pokazali przed nami, że mogą, ale teraz chcemy w nowej grze mieć urywane łby. I nadal będzie klimat, nadal będą różne rzeczy, ale sobie stwierdziliśmy, ale tak naprawdę to, co my robimy, to generalnie od tam pół roku siedzimy i w Destiny napierdzielamy, bo i tam farmimy Variksa, kurde, od 36 godzin, bo generalnie to jest fajne, nie? Więc ja jakby bardzo lubię mainstream, bo on, po pierwsze, jeżeli ja robię jakąś grę, to ja bym chciał, żeby, jeżeli uważam, że to jest warte czegoś czasu, to chciałbym, żeby dużo ludzi poświęciło czas na tę grę, a nie 5 osób. No więc jakby to jest ten. Natomiast mnie się wydaje, że dzisiaj jest niefajna symbioza pomiędzy grami indie. Tylko ja w ogóle indie trochę inaczej traktuję. Ja nie traktuję indie tych tak naprawdę małych produktów, takich, co się widzi na festiwalach i tak dalej. No już myślę o takich indie, powiedzmy, no tam 100 tysięcy kopii sprzedanych. Takie AAA indie trochę. Takie właśnie to co było, czy Firewatch, czy inne tego typu produkcje. Bo one się trochę napędzają z mainstreamem. Mainstream czegoś nas uczy, ale ja mam wrażenie, że te indie gry też tego czegoś uczą mainstream. Ja odpryski tego widziałem w The Last of Us na przykład. I w paru innych grach te odpryski się też znajduje, a dla odmiany my też mamy się od nich czego nauczyć, właśnie jak zrobić to, że dużo z tych firm naprawdę szanuje gracza i jego czas. Nie? Taka pierdółka jak w GTA, właśnie to, że możesz, dobra, no jesteś nędzny kompletnie, nie wiem, nie masz czasu albo nie dajesz rady, no to wpisz sobie zawsze, tu jest cheat code i od tego czasu jesteś nieśmiertelny. Nie będziesz miał achievementów, ale możesz sobie w banalny sposób grę skończyć i nikomu to nie przeszkadza, nie? W żaden sposób nie zablokowało to sukcesu gry, więc wydaje mi się, że to jest fajna symbioza, to jest co prawda symbioza bardziej między indie a AAA-ami niż między mainstreamem a niszą. Ja twierdzę generalnie, powtórzę, skoro kończymy to jakby podsumuję to, że według mnie to jest tak nieprawdopodobnie płynne i nie do odróżnienia, co jest niszą, co jest mainstreamem w tym gamingu, że nie wiem, czy warto się tym przejmować, bo jeśli na pierwszym miejscu jest Dota i to jest, jeżeli Dota jest mainstreamem, to ja już nie wiem, co musi być niszą, żeby zostało uznane za niszę w takim razie. Ja kiedyś próbowałem grać w League of Legends i poddałem się po ja nie wiem, o co chodzi w tej grze. I dalej nie będę to grać, nie? Więc to są dosyć hardkorowe gry, a jednocześnie to jest coś, co dzisiaj miało, dzisiaj o godzinie 15, 980 tysięcy graczy jednocześnie grało w tę grę. To jest absolutnie nieprawdopodobną liczbą. Więc to ja się zaczynam gubić, wiesz, w tym, co to jest mainstream, co jest nisza. Więc ja przyjmuję, że generalnie gry są niszą, my rozmawiamy wszyscy tym samym językiem i jakby dalsze poszukiwania, no to już dobra, to już musi sobie każdy sam zrobić. Chcecie jeszcze jakoś podsumować, czy bierzemy pytania? O ile są w ogóle, na przykład może piwo, te sprawy, kupony. Nie wiem.
Są, nie ma? Notatki. A, okej. Okay. Dobra. Przyjmujemy to jako monetę jakąś tam, tak? Wąski? Gracze zawsze mają rację, kiedy twierdzą, że gdzieś jest problem i nigdy nie mają racji, kiedy ci mówią, jak ten problem rozwiązać. Więc trzeba bardzo uważnie słuchać, jeśli twierdzą, że coś jest źle, ale trzeba absolutnie być mega super asertywnym, żeby... Na przykład z Destiny. Jest taki absolutnie genialny post. Po prostu facet taki komentarz napisał, że on uważa, że grinding w Destiny jest koszmarny, że drop rate tych dobrych przedmiotów jest absolutnie za mały i powinien być większy. On wie, co mówi, bo gra już 1000 godzin. Czy nie o to chodziło dokładnie? Więc deweloper ma faceta, który nie dość, że gra 1000 godzin w grę, żyje tą grą, to jeszcze nie gra w gry konkurencji i złapali go, oni go mają, nie? I teraz gdyby posłuchali tego faceta i zwiększyli drop rate'a, to nagle gościu by dostał to, co chciał i nagle zdobył sobie sprawę, że w sumie to właściwie to za bardzo nie wie, po co on w to grał. Fajny był ten gun, ale nie aż tak fajny i tydzień później już by nie grał, nie? Także dlatego, natomiast czy być może faktycznie jest problem z drop rate'ami, tylko trzeba go inaczej rozwiązać. I Destiny, no nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale oni kombinują, non-stop kombinują. Bungie ma jeden z, o ile nie największy, w ogóle dział psychologii gracza na świecie. Oni nieprawdopodobne pieniądze w eksperymenty wsadzają i tak dalej, i tak dalej. Także, no, to tak skończy. Ja w sumie kiedyś czytałem taki bardzo fajny artykuł na Gamasutrze, który próbuję do jakiegoś czasu znaleźć, bo zawsze go wspominam i nie mogę zalinkować, ale to było od designera, któregoś z designerów w Blizzardzie i oni właśnie mówili, że z feedbackiem graczy jest tak, że on jest valuable, ale oni zawsze, jeżeli mają coś zmienić, to musi być przynajmniej z 3 źródeł informacja, że to jest godne zmienienia. I te 3 źródła w ich przypadku to były właśnie feedback od graczy, feedback ze statystyk, które oni sobie tam zbierają sami i feedback z ich własnych doświadczeń. Czyli jeżeli powiedzmy jakiś gracz mówi, nie wiem, znerwuj czarodziejka jest zbyt pakerna, a oni patrzą na statystyki i widzę, czy czarodziejką gra, nie wiem, jakiś mały procent ludzi, no to wal się graczu, nie masz racji. Ale jeżeli jednocześnie na przykład im wychodzi ze statystyk i z tego, co gracze mówią i sami trochę w firmie myśleli, kurde, ta czarodziejka to nie za mocna, to dopiero wtedy faktycznie to poprawiają. No i wiadomo, że jak nie macie takich zasobów jak Blizzard, tyle statystyki, tyle ludzi, których możecie się pytać, to jest trudniejsze. Natomiast po prostu zawsze, nie wiem, ja pamiętam, że kiedyś każdemu graczowi odpisywałem na każdy feedback i właśnie tłumaczyłem, czemu jest tak, a nie inaczej, albo coś. To jest błąd. Mówi się, thanks for feedback. Odnotowuje się gdzieś, że jakaś tam osoba sobie stwierdziła, że coś jest nie tak. Jeżeli to się będzie pojawiało co jakiś czas, to pewnie coś w tym jest, ale tak jak mówi Adrian, na pewno musi wymyślić własne rozwiązanie, gracze na pewno się mylą. Więc po prostu trzeba mieć, no jak to w statystyce, większą próbkę, tak? I z tego czerpać. Ale czy do tego, żeby wymyślać to rozwiązanie, nie potrzebujesz lat doświadczenia? Słuchaj, jak nie masz lat doświadczenia, to robisz to intuicyjnie i patrzysz, co się wtedy stanie. No inaczej się nie nauczysz i nabierasz doświadczenia, tak? Ktoś coś jakoś proszę. Tak, bardziej odnośnie mainstreamu. Taką obserwację, pojawiło się ostatnimi czasy na streamie dość dużo gier takich, które wydaje mi się kupują i nie wiem, powtórzyć sukces z kod simulatora. I to są gry takie, które moim zdaniem przynajmniej brzmi gardę. Trochę w sumie o niczym i wygląda, że mają taki model sezonu polegający na tym, zainteresować jak najwięcej wyborów, żeby pokryć się jak najwięcej ludzi. Jak najwięcej ludzi przyszło za swoimi idolami, kupiło grę, pograło kilka godzin i tyle było gry. Gra już się sprzedała i zarobiliśmy pieniądze. I pytanie brzmi, czy to jest dobry model, czy to jest mainstream?
nie wiem, to są te gry, o których mówiłem, że właśnie próbują zgamować system Steama, tak? Wymyśliły sobie, jak to zrobić i one są faktycznie dość zmierzłe, ale na całe szczęście ich zaletą jest to, że zdechną wszystkie marnie, bo po prostu w momencie, w którym jeden żart jest powtarzany w kółko, to przestaje być śmieszny, tak? I może jeszcze z jedna, dwie takie gry mają szansę, a potem to zdechnie. Są ludzie, którzy z tego żyją, ale my absolutnie nikogo na tej sali nie zachęcamy, żeby w ten sposób żyć, bo co to za życie? Zanim zrobicie swoje... W lustro warto sobie czasem rano spojrzeć. Potem zanim zrobicie swój notnik, symulator, to wyjdzie jakaś masa innych rzeczy i to już nie, wtedy już będą ludzie się śmiali z czegoś innego, tak? Będzie jakiś inny fan. Szczególnie, jeżeli ktoś na początku kariery od razu myśli, że ta kariera nie będzie... No. Tak, o. Ja bym dał trochę innej wersji. A mówiliście o Minecrafcie, o tym, że zaczerpnął pomysł z innej gry, czy z innej gry. A ja bym chciał tutaj, gdzie byście narysowali granicę między inspiracją a kopiowaniem? A ja odpowiem prosto, nie ma takiej granicy. Jeżeli masz ochotę skopiować ściśle, to zrób to. To nie jest dobry pomysł. Natomiast jeśli masz pomysł, jak tą kopię dodać tam coś od siebie, co naprawdę zrobić z niej fajną grę, to też to rób. Jak chcesz się tylko zainspirować, to się tylko zainspiruj. No naprawdę nie widzę tu przeszkód. Ja często jakby rozmawiam ze studentami na temat oryginalność versus, no nie wiem, kopiowanie i kopiujcie. Tylko oczywiście ta kopia powinna mieć jakieś elementy waszej oryginalnej twórczości, bo tylko wtedy moim zdaniem ma sens, bo po co robić kopię, skoro jest oryginał, on będzie lepszy. Są gry, które kupują same siebie, no seria Call of Duty kupuje już tylko wyłącznie siebie. I dobrze im idzie, znaczy jak opanowali to perfekcji. Lords of the Fallen było uznawane za grę, która kopiuje inną grę, a i tak, nie wiem dokładnie, z milion ludzi kupiła, no właśnie, wydało. Nie ma nic z tym złego, więc nie trzeba się wstydzić, nie trzeba się zastanawiać, czy ja czasem nie przekraczam tej granicy, która, nie wiem, spowoduje, że będą się z nią nie śmiali. Nie, no nie istnieje taka granica. Chętnie bym skopiował jakiś dobry pomysł, tylko nikomu doskonale zarobił mnóstwo. Polecam. Czy pomysł na grę mobilną to jest coś na dobry pomysł, żeby wyskoczyć? Pomysł na grę mobilną. Nie wpadać w tej mobilnej, bo już nie wygrzebiemy nigdy. Przysiąkniemy klimatem tych kaszuali. Ale wejście w branżę gier nie powinno zacząć się od tego, na jakiej platformie chcę robić, na jakiej gry chcę robić. Jakby to jest trochę, jeżeli słuchasz uważnie tej dyskusji, to sam sobie odpowiedziałeś w tym pytaniu, że odpowiedź kryje się w tym pytaniu, bo to mieliśmy na myśli mówiąc o tej złej komercjalizacji. Jeśli od razu czujesz pogardę do tej pracy, którą musisz w przyszłości wykonać, To prawdopodobnie gra, którą zrobisz, również będzie słaba. Nie zawsze tak jest. Czasem te bezduszne produkty się świetnie sprzedają, ale hello Ubisoft, nie? Ale przeważnie nie. Więc jeżeli myślisz o tym od razu w ten sposób, to nie polecałbym w to wchodzić. No. Nie wiem, mobilki, dla mnie temat mobilek jest obecnie zamknięty. Ja nie wiem, czy tam już się sprzedaje. To już dla mnie ograniczyło się do takich time killerów. Wiem, że raz na ruski rok jakaś gra się ukazuje, która jest zupełnie inna od wszystkiego na mobilkach, na iPadzie i ona odnosi jakiś sukces, tak jak ta gra Epica, co nam się w kółko. Właśnie chciałem powiedzieć, że chciałbym tak się nienawidzieć jak Epic po tym, gdy wydał Infinity Blade. Infinity Blade, tak. I to Infinity Blade to, żeby było śmieszniej, to wygląda jak produkcja bardzo taka mega komercyjna, nie, wygładzona, ale to był produkt z pasji. Epic nie chciał przez pewien czas robić, jak Czerp przyszedł do nich, nie, z tą grą, że oni chcą zrobić tę grę, to tak na początku, no jak to tam machasz mieczem i tak dalej, jakieś takie trochę to za proste, a tymczasem, ale oni byli naprawdę chcieli zrobić tę grę i wydaje mi się, że znowu to przeciekło przez ekran i gracze to jakoś naturalnie wyczuwają. Dodając tylko jeszcze krótko do Maćka, bardzo krótko, do Maćka o inspiracji, to się zgadza, wszyscy kradną, ale to absolutnie, dodajcie coś do dyskusji od siebie, ale dodawajcie do dyskusji, jeżeli będziecie się tam wyprężać w tym łóżku i kopać i wiercić, żeby być za wszelką cenę oryginalnym, to prawdopodobnie nic z tego nie będzie, bo nie tak działa kreatywność. Jeżeli dacie człowiekowi czystą kartkę i powiedzcie, napisz opowiadanie o czymkolwiek, połowa ludzi się zatka.
Jeżeli dacie mu czystą kartkę i powiecie, napisz opowiadanie o facecie, który zginął od uderzenia cegłówką, to nagle pomysły zaczynają im fruwać, bo zostało zawężone pole. Więc jeżeli macie jakąś inspirację, to jest już od razu znaleźliście sobie ciekawy punkt wyjścia, o wiele łatwiej jest być kreatywnym i dodać coś od siebie. A ja przestałem się wstydzić od momentu, kiedy... I czy jest ktoś, kto nienawidzi poszukiwaczy zaginionej Arki? No, chyba nie ma takiej osoby na świecie, na IMDB są takich, ale w tej sali zakładam. Jest jedna osoba, tylko konta zakładam. Jest taki jeden też. Tymczasem, i wydawało mi się, że no to jest coś, no to jest perfekcja. To oczywiście jest perfekcja, ale czy wiecie i poszukajcie sobie, no, pewnie część z was wie, ale jeśli ci, którzy nie wiedzą, poszukajcie sobie na sieci, okazuje się, że pierwsze 10 minut to jest prawie ujęcie w ujęcie zerżnięte ze starych filmów przygodowych. I teraz to jest oczywiście, wiesz, tribute teraz, nie? To była inspiracja tylko. Podczas gdy tak naprawdę to tamci byli pionierami, ale jestem przekonany, że ci pionierzy też skądś coś wzięli. Oni też coś dodali do dyskusji i też ktoś wcześniej miał jakiś pomysł. Więc przestańcie się przejmować tą kreatywnością w tym sensie, że musicie mieć coś takiego superhota, nie? Że kurde, chyba tego faktycznie nigdy w życiu nie widziałem. Bo takie pomysły... One się zdarzają raz na 5 lat, tak jak Bullet Time wcześniej. Superhota też Bullet Time w pewnym sensie, tylko taka bardzo interesująca modyfikacja. Tego typu pomysły naprawdę się raz na generację trafiają. Więc dużo ciekawie jest kreatywnie usprawnić coś, co już istnieje. I to osobiście polecam. Jeszcze dodam w temacie mobilek. To teraz jeśli ktokolwiek stoi przed tym dylematem, co zrobić na tej mobilki, to teraz tak, jeśli chcesz zrobić klona Candy Crush Sagi, to nie rób. Ale jeśli chcesz zrobić grę klasy Monument Valley, to tak. To zaczynek. Tylko naprawdę musisz mieć tego typu pomysł i tego typu możliwości wykonawcze. To będziesz miał sukces na mobilie. Ja nie mam pytania? Mam, proszę. To będzie akurat pytanie konkretnie do Adriana. Bo wspomniałeś o Jonathanie Blowe, czyli tym producencie Teza, oraz o, jak ty to ująłeś, molestowaniu swojego ego. Producencie czego? To Zeta! Sorry. No akurat chodzi mi akurat w tym przypadku o Fisza, czyli twórcy Teza. I sądzisz, że przy okazji dany twórca powinien mieć odporność psychiczną oraz, nie wiem jak to fajnie ująć... Dystans? Nie, bo myślę, że Fish miał jeden z lepszych marketingów, jaki istnieje. Ja nie mogę się przemóc do tego typu marketingu. Ale ten sam typ marketingu zastosował Donald Trump i został nominowany przez Republikanów na kandydata na prezydenta. I być może to prezydent wygra, ponieważ tego typu jakby rozgryzienie współczesnego marketingu, znaczy to jest jedna z propozycji tylko, ale ta propozycja, w której jesteś tak nieprawdopodobnie kontrowersyjny, ale jednocześnie gdzieś tam ten message jest przesyłany, to jest jedna z bardziej skutecznych metod. Ja mówię, ja no nie jestem tego typu człowiekiem, nie mógłbym się przemóc, ale wydaje mi się, że Fish akurat, być może to też jego prawdziwe reakcje były częściowo, ale no to jest tak, to jest wszyscy kochali nienawidzić Fisha i jednocześnie gra się świetnie sprzedawała. Nie? Nie jakoś tak super relacyjnie, ale jednak bardzo dużo tego poszło i do dzisiaj jest to gra, którą można kupić, bo ona jest taki evergreen, nie? To jest generalnie pixel art, w związku z czym to jest evergreen. Tak? Bandlack wraca, więc więcej mu to non-stop kasę przynosi, a ma generalnie, no i jakby co z tego, że niektórzy mają, gdzieś, nie wiem, tam leją na niego na forach, jak on generalnie uzyskał to, że my sobie tu siedzimy na Polibudzie w Warszawie, wiemy, kto to jest Fish. Tymczasem w większości twórców indie nikt nie zna. Tak naprawdę. Tymczasem, no akurat pomyliłeś się, nie do końca wiedziałeś, ale zdarza się, ale tak już poważnie, no to wszyscy wiedzą o kogo, znaczy to czytasz prawie, wszyscy wiedzą o kogo chodzi, więc wyobraź sobie, że teraz Fish wraca z nową grą. Jak myślisz, dużo by ludzi o tym napisało i gadało, czy nikt? Jest oczywista odpowiedź, nie? Od razu facet ma marketing warty miliony dolarów. Za to tylko, że parę razy popyskował na Twitterze. To wszystko, co zrobił, a ma marketing wartości milionów dolarów, gdyby chciał wrócić z nową grą. Czasami nawet nazwisko wystarczy, żeby rozpromować daną grę. No nie tak jak Chmielarz, bo nie potrafię tego robić. Ja jakoś wszystkie twoje gry ograłem. No jest Phil Fish, on ma Phil Fish, tak, to jest perfekt. Absolutnie, tak. Ja jakoś twoje wszystkie gry ograłem i czekam na kolejne.
Dobrze. Bardzo dziękuję, co nie zmienia jednak faktu, że Amerykanie, ale ja zawsze powtarzam, nauczyli się mówić Schwarzenegger, dadzą sobie radę z tym. A tak, potem trzeba zmienić nazwisko na Brzęczyszczykiewicz. Ostatnie pytanie, słuchajcie, tak? Sięgnij do siebie, jeżeli chcesz być oryginalny, tak? W największym skrócie. A my chodźmy na piwo. No właśnie, możemy to za. Bardzo fajnie. Dziękujemy. Sponsorem Mosta.